Plus. Nocne światła. Nocne światła. 3 minuty temu minęła godzina 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa. Dobry wieczór. Zapraszam na Nocne Światła, które potrwają do pierwszej w nocy, a może nawet dzisiaj chwilkę dłużej. Nocne Światła od poniedziałku do czwartku, o tej właśnie porze rozpoczynamy na żywo, natomiast archiwalne wydania Nocne Świateł, bo są takie, jest archiwum, prawie 400 wydań możecie Państwo znaleźć na stronie radioplus.pl w zakładce programy, dalej idąc tam Nocne Światła jest taka zakładka, a pliki MP3 są do pobrania również na stronie radioplus.pl z zakładki Więcej Podcastów, która znajduje się na dole strony. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że właśnie w tym momencie przypominam Państwu o tym, że program współtworzą słuchacze. I tak będzie. Ale dzisiejszy program ma dwa początki. Dlaczego? O tym właśnie teraz powiem. Otóż te osoby, które śledzą Facebook i zapowiedzi Nocnych Świateł, na pewno zwróciły uwagę, że dziś właśnie w Nocnych Światłach będzie wydarzenie wyjątkowe. Oprócz zapowiadanego głównego tematu w ramach cyklu Na budowie relacji, który rozpocznie się już za paręnaście minut. Przypomnę, że małżeństwo na całe życie, fikcja czy realizm, taki jest temat dzisiejszego spotkania. Wysłuchamy oprócz tego także właśnie teraz kilkuminutowy reportaż Alicji Górskiej, wyścig z czasem o 5-letnim Kubie cierpiącym na chorobę Battena. Pytanie, które ten reportaż stawia, brzmi, czy uda się uratować zdrowie i życie Kubusia? I tutaj można powiedzieć, że częściowo również zależy także od słuchaczy Radia Plus, Nocnych Świateł. Wystarczy poświęcić zaledwie 2 minuty. Firma farmaceutyczna, która wynalazła lek na tę śmiertelną chorobę, niestety nie wprowadzona jeszcze do dystrybucji, może podjąć decyzję o przyspieszeniu procedur prowadzących do jego udostępnienia. Ważna jest skala wsparcia, wyrażająca się aktywnością w oglądaniu 2-minutowego zaledwie filmiku o Kubusiu zrealizowanym przez jego rodziców. 2 minuty z Państwa życia mogą uratować całe życie Kubusia. Dlatego zapraszam teraz na reportaż o chłopcu, który ma niesamowite platynowe włosy. Ma też piękne, duże, niebieskie oczy, które czasami się uśmiechają, ale niestety już niewiele widzą. Nie może siedzieć samodzielnie, mimo że do 3 roku życia był zupełnie zdrowy. Chodził jeszcze kilka miesięcy temu, natomiast obecnie jego umiejętności gasną z braku jednego z enzymów niezbędnego dla funkcjonowania organizmu. Medycyna definiuje ten stan jako chorobę Battena. To bardzo rzadka choroba genetyczna, która zmieniła sielankowe życie w domu na Kaszubach w dramatyczną walkę. Małgorzata i Mariusz, rodzice 5-letniego Kuby, poruszają niebo i ziemię, by uruchomić dla synka przedrejestracyjne leczenie amerykańskiego koncernu, który wynalazł lek zatrzymujący rozwój choroby. Zapraszam teraz do wysłuchania reportażu Alicji Górskiej, Wyścig z czasem. Co się dzieje? Szymon gra dla ciebie? Szymon gra dla Kubusia? Szymon, zagraj jeszcze dla Kuby. Zagraj na perkusji. Nazywam się Gosia Skworyskuchta, jestem mamą Kuby, który w listopadzie skończył 5 lat. Teraz już wiemy, że Kuba jest chory na rzadką genetyczną chorobę, chorobę Battena. A zaczęło się w sumie wszystko 2 lata temu, dzień przed Kuby 3 urodzinami. Zasłabł, w zasadzie był taki nieobecny przez blisko pół godziny. W szpitalu padło hasło ataku padaczki. Od momentu, kiedy był ten pierwszy atak padaczki, do momentu, kiedy zdiagnozowali prawidłowo lekarze, że to jest choroba Battena, ile czasu minęło? 1,5 roku. W marcu 2015 roku. Co to jest za choroba? Genetyczna to jest jakby pierwsza kwestia. No, dobraliśmy się z Mariuszem jak w korcumaku, bo okazuje się, że jedno i drugie z rodziców musi posiadać mutację genu. Przy czym trzeba być jeszcze szczęście, żeby tę chorobę dziecku przekazać, się okazuje, bo mógł być przypadek taki, że żadno z nas tej choroby nie przekazało. Wówczas Kuba byłby zupełnie zdrowy, a mogło być tak, że przekazuję ja, Mariusz nie, albo tylko przekazuje Mariusz, a ja nie. Wówczas Kuba byłby
byłby nosicielem, ale też byłby zdrowy, tak jak my, a jednak znaleźliśmy się w tych 25%, gdzie Kuba otrzymał ten gen i ode mnie, i od Mariusza, i jest niestety chory. I we wszystkich przypadkach, bo takich dzieci z tą chorobą w Polsce, ja mam, powiedzmy, kontakt taki może nie bezpośredni, ale wiem o 40 rodzinach. Na pewno jest ich troszeczkę więcej, bo nie wszyscy gdzieś tam w sieci się ujawniają. Natomiast są to dzieci w różnym wieku, bo ta choroba tak statystycznie rzecz ujmując objawia się około 3 roku życia. I w ciągu 2 lat zabiera w zasadzie dziecku wszystko, bo tak jak 3-latek jest zdrowy, to później pojawia się problem z mówieniem, pojawia się problem z pamięcią, pojawia się problem z chodzeniem, trzymaniem, coraz gorzej je, więc trzeba w pewnym momencie dziecko zacząć dożywiać, traci wzrok. A na końcu jest ta kwestia oddechowa i gdzieś te wszystkie narządy po prostu w organizmie obumierają. I to jest tak, że te 2 lata od momentu, kiedy dziecko zachoruje, to jest ten właśnie taki bardzo widoczny regres, a później już dziecko takie w zasadzie w stanie wegetatywnym, znowu statystycznie rzecz ujmując, żyje do 8-12 lat. Tak mówią statystyki, tak też mówią bardzo oschle lekarze. Pamiętam, jak dowiedzieliśmy się, że Kuba rzeczywiście jest na to chory, i pani doktor przez telefon mi powiedziała, pierwsza rozmowa była taka, że dobrze, niech pani się jakby oswoi i zadzwoni za jakiś czas, porozmawiamy co dalej. I chyba trafiłam na zły moment, bo powiedziała mi, no ale co mam jeszcze pani powiedzieć, no teraz musicie być pod opieką pediatry, neurologa, no później hospicjum. Więc najpierw 2 godziny wcześniej taki szok, że tak, to jest to. Jedna z najokrutniejszych, jeśli nie najokrutniejsza choroba na świecie. A potem, no co, radźcie sobie. Na tę chorobę, co się rzadko zdarza, udało się wynaleźć terapię, która ją hamuje. I wiemy, że ona jest skuteczna, przy czym to jest też taki jeden z najokrutniejszych momentów, w którym my się akurat znaleźliśmy, bo terapia jest w tej chwili jeszcze testowana. W zasadzie zamknęły się z końcem grudnia badania kliniczne. Wiemy, że wyniki są dobre, ale oczywiście od zamknięcia badania klinicznego do zarejestrowania terapii, by była legalna, mijają po prostu miesiące długie, gdzie w tej chorobie to jest wieczność. Więc my wiemy, widzimy, jak przez kilka miesięcy, kiedy Kuba został zdiagnozowany, to on chodził, jeszcze biegał w zasadzie. Kiedy w czerwcu byliśmy w Hamburgu, w ośrodku klinicznym, gdzie te badania są realizowane, powiedziano nam, że rzeczywiście jakby i firma, i lekarze wiedzą, że przy tak dramatycznym przebiegu choroby bardzo istotne jest to, żeby to leczenie, skoro zostało wynalezione, jak najszybciej uruchomić, i że w ostatnim kwartale roku ubiegłego, czyli 2015, to leczenie będzie. My czekaliśmy po prostu, tylko patrząc z przerażeniem, jak Kuba przestaje chodzić. 5 urodziny takie były mocno przełomowe, bo widzieliśmy, że już jest duży problem ze wzrokiem. Potem taka lawina, bo trudniej mu siedzieć teraz, tak już nie jest taki stabilny. A to jest też tak, że jak na przykład się zauważa, że coś tam się pogorszyło, to tak my czasami boimy się sobie powiedzieć, czy ta druga osoba też to już zauważyła, że póki nie powiesz, to może jednak jeszcze nie. No i tak było. Myślisz, że jeszcze widzi? Chyba już nie widzi. No i w międzyczasie okazało się, że ten 4 kwartał 2015 roku to był tylko plan koncernu, który został przesunięty na 1 półrocze 2016. I nie wiemy tak naprawdę, na czym stoimy, bo nie wiemy, czy będą jeszcze jakieś kryteria dostępu, czy Kuba je spełni, czy w ogóle rozszerzą to leczenie, jeżeli rozszerzą, to na jakich zasadach i czy on rzeczywiście je dostanie. Czy to nie będzie tak, że no mamy przed sobą możliwość leczenia, ale jej nie dotkniemy po prostu i się okaże, że na wszystko jest za późno, powiedzą nam, że nie opłaca się już państwa dziecka leczyć. A ten lek może pomóc Kubie w tym, żeby zatrzymać tę chorobę? Tak, żeby zatrzymać, ponieważ to jest choroba neurodegeneracyjna, czyli dziecko rodzi się ze zdrowym układem neurologicznym, przy czym ma po prostu za mało jednego enzymu i ten enzym w momencie, kiedy jest na odpowiednim poziomie, złogi białkowe i tłuszczowe, po prostu usuwa z organizmu. Jeżeli jest go za mało, to te złogi się odkładają w całym ciele, również w neuronach, i to odkładanie w neuronach właśnie takie drastyczne skutki przynosi. I ta
ta terapia, którą koncern farmaceutyczny wynalazł, to jest właśnie terapia enzymatyczna, czyli pod skórą dziecka montuje się, powiedzmy kolokwialnie mówiąc, zbiorniczek, do którego co 2 tygodnie, na zasadzie kroplówki, podaje się enzym i on się rozchodzi po mózgu. W ten sposób zatrzymuje się to niszczące działanie choroby. Koncern mówi, że choroba zostaje zatrzymana w przynajmniej 95%, czyli sukces niesamowity. Ciężko powiedzieć, co daje siłę, ale gdy się wstaje rano i się patrzy na syna, to już to tylko daje siłę, żeby po prostu go uratować. Codziennie z tą samą myślą człowiek wstaje i myśli, że może coś się ruszy, gdzieś się dopchamy, że tak brzydko powiem. No ale jak na razie te wszystkie nasze nadzieje są gdzieś szybko ucinane. Dla nas to jest jakiś w ogóle absurd, że każe się dzieciom umierać, mimo że jest już terapia. Ja naprawdę rozumiem to, że to jest faza eksperymentu, że jeszcze nie ma tej stuprocentowej pewności, czy ten lek jest bezpieczny, ale taką stuprocentową pewność to można po kilku w zasadzie pokoleniach dopiero ocenić. U nas niebezpieczeństwem jest to, że on tego nie dostanie. When I laugh, my mom cries. She thinks I can't see that. Kiedy ja się śmieję, moja mama płacze. Myśli, że tego nie widzę. Moi rodzice mają tylko mnie. Mama mówiła mi, że wszystko będzie dobrze, bo mądrzy ludzie chcą pomóc chorym dzieciom. Dear Biomarin, I would just like to stay with my mom and dad and other sick children. Chciałbym zostać z mamą i tatą. I inne chore dzieci też by chciały. Czekamy na twój lek. Nasz czas się kończy. Chcieliśmy właśnie zrobić taką społeczną akcję, żeby pokazać koncernowi, że wiele osób wie o tym temacie. Mamy tylu obok siebie życzliwych osób, że chcemy pokazać, że te osoby są z nami i dlatego też powstał klip. Prosimy o to, żeby ten klip oglądać. To w ogóle się nie wiąże z żadnym wymiarem finansowym, tylko tą wielką oglądalnością, a ona jest już wielka, bo ponad 30 tysięcy osób ten klip obejrzało i to nie tylko z Polski, bo to nie jest tylko polski problem. Dzieci na całym świecie czekają na to leczenie. Chcieliśmy pokazać koncernowi, że to jest naprawdę ważna, nie tylko biznesowo sprawa, ale to jest życie dzieciaków. On się obudził. On w ogóle złoty był, jeżeli chodzi o przyjmowanie wszystkich leków, ale do czasu. I później było tak, że jak już nie chciał, zresztą tego jest dużo, więc ciapa nas ratowała z operacji biła. Brawo, Kubie. Kubuś tutaj jeszcze biegał w ogóle po tych kładkach. Wspinał się, zjeżdżał na zjeżdżalni. To pomagał. Ze szpadlem beton nosił i kostki podawał. Zaczęliśmy to, ile miał wtedy? 2,5 roku gdzieś? No to normalnie tutaj biegał z taczką, woził piasek. Przyłożył sobie własną rękę do tego. Do swojego placu zabaw. To tutaj tak wszystko jest murowane naokoło. No to miał być przecież później następca taty, mały ogrodnik. Tam miał powstać drugi domek, to miała być zjeżdżalnia. Potem jeszcze tam dalej. Te trzecie drzewa, tam jeszcze jeden domek. I dla dzieci miał być raj. Saving the life is a big thing. Biomarin, don't say no. Wysłuchaliście Państwo reportażu Alicji Górskiej, Wyścig z czasem. Krótki, 2-minutowy filmik o Kubusiu znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.platynowychłopczyk.pl. Oczywiście bez polskich znaków. www.platynowychłopczyk.pl. Platynowy chłopczyk jako jedno słowo. Zachęcamy Państwa do poświęcenia dosłownie paru chwil na obejrzenie tego filmiku, bo dzięki dużej liczbie odsłon być może uda się rodzicom otrzymać jeszcze niezarejestrowany lek na chorobę Battena, na którą cierpi Kubuś. Mama Kuby spotyka się z przedstawicielami koncernu w Paryżu 5 lutego. 17 minut po 23, już za chwilę w Nocnych Światłach to, co anonsowaliśmy i wczoraj, i już dzisiaj na Facebooku. Rozmawiać będziemy o tym, czy małżeństwo na całe życie to fikcja, czy realizm. Goście Nocnych Światłach, Beata i Bogdan Janowscy, Michał Książkiewicz już są w studiu. Za chwilę do Państwa wracamy. Radio Plus. Nocne światło. Nocne światło.
Nocne światła. Dwadzieścia minut, a nawet 21 po 23. Paweł Krzemiński, jeszcze raz mówię dobry wieczór, bo drugi raz zaczynamy, jak Państwo zdążyli zauważyć, dzisiejsze wydanie Nocnych Świateł. Zapraszam, będziemy razem do pierwszej i nawet troszeczkę dłużej, ale niewiele. Nocne Światła, jeszcze raz przypominam, od poniedziałku do czwartku startują tuż po 23. I też przypominam o archiwum na stronie radioplus.pl, gdzie prawie 400 wydań archiwalnych Nocnych Świateł, pliki MP3 do pobrania z zakładki Więcej Podcastów, a do archiwum wchodzi się przez zakładkę Programy. Zapraszam słuchaczy do współtworzenia audycji. Widzę, że pierwsze wpisy już się pojawiają na Facebooku, więc przypominam, że nie tylko Facebook, ale także SMS-y. 7123 to jest numer, do którego zapraszamy. Jeżeli Państwo wybieracie bądź preferujecie tą drogę SMS-ową, to 7123, jeszcze raz przypominam. Ważne, by SMS-y rozpoczynały się od słowa plus. Tylko dzięki temu będziemy mogli je widzieć na ekranach komputerów w studiu. Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT-em. No i przypominam oczywiście o Facebooku, o którym przed momentem wspominałem. Facebook, profil Radia Plus. Tam pod pierwszym postem od góry w komentarzach to, co Państwu w duszy gra w związku z dzisiejszym tematem, który bierzemy na warsztat w cyklu Na budowie relacji. Rozmawiać będziemy o tym, czy małżeństwo na całe życie to fikcja, czy realizm. A skoro cykl Na budowie relacji, to jak zawsze goście mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. I Bogdan Janowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witaj. I Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Witaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moi drodzy, no więc właściwie to pytanie już na początek warto by postawić, ale skąd się bierze, skąd się wziął ten temat? Otóż wiele osób sądzi, że oczekiwanie, iż małżeństwo może trwać przez całe życie, jest czymś zupełnie nierealnym. Co więcej, ja słyszę to czasami z ust małżonków. Kiedyś spotkałem się z pewną osobą, która prowadzi tak zwane kursy przedmałżeńskie i okiem dziennikarskim przyjrzałem się takiemu weekendowemu kursowi i słyszałem z ust jednej z osób, która tam brała udział, a więc narzeczonej, która już niebawem miała wstąpić w małżeńskie szranki. Otóż mówię, no ale co z tego? No i tak jak przyjdzie taka sytuacja, że trzeba się będzie rozwieść, to się rozwiedziemy. Mhm. Ups. No właśnie. Ale jest jeszcze jeden czynnik, który dodaje argumenty osobom, które właśnie w podobny sposób twierdzą. Otóż żyjemy coraz dłużej. Tak. I te wszystkie przemiany, które w życiu przechodzimy, być może są nie do przyjęcia dla samych osób, które po prostu starzeją się i żyją w sposób taki, którego nie wyobrażały sobie do tej pory, bo tutaj strzyka, tutaj jest inaczej, tu jest wolniej. No i jeszcze trzeba być z tą osobą, która ma podobne problemy. No właśnie, czy małżeństwo zawierane na zawsze jest możliwe w obecnych czasach, czy też z kolejnymi partnerami na różnych etapach życia nie jest przynajmniej hipotetycznie bardziej realistyczną propozycją? To takie trochę pytanie pod włos stawiam na początku. A czy z tymi oczekiwaniami najpierw zacznę? Że oczekiwanie może być czynne albo bierne, także takie bierne oczekiwanie na zasadzie, że po prostu już zawarliśmy ten sakrament, jesteśmy w małżeństwie, czy tam decyzję i no i teraz ja co, będę oczekiwał, żeby to było na całe życie i no i tyle, ja oczekuję, ty coś z tym rób. Takie oczekiwanie to raczej no, nie należy go mieć, bo oczekiwanie powinno być czynne, mi się wydaje, żeby ci ludzie coś, no to jest praca nad sobą, nad związkiem. No, ale dalej udzielę głosu tutaj naszym gościom, którzy są po 30 latach stażu małżeńskiego i tak się też ich spytam, czy po tych 30 latach to jest fikcja, czy to jest realizm całe życie długie? To ja udzielę odpowiedzi w naszym imieniu, jeżeli pozwolisz. Od 30 lat się nad tym zastanawiam i jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź. Bardzo. Ale przepraszam, ale muszę sobie pozwolić na prywatę, bo obiecałem. To będzie krótka wstawka. Chciałbym pozdrowić panią Anię z Dąbrowy Górniczej, która obiecała, że będzie słuchać, i Szymona z Oliwią też chciałem pozdrowić, bo też obiecał, że będą słuchać. No to my się przyłączamy do pozdrowień w takim razie. Przyłączamy się. Ukłony niskie, na tyle, na ile pozwalają mikrofony tuż przed naszymi twarzami. Jasne. A teraz adrem. Adrem. Zastanawiasz się dalej. Znaczy, powiem, to jest trochę tak
jak Paweł przed chwilą mówił o tym, że to życie się wydłuża i tak dalej, i to pytanie pewnie wiele osób sobie zadaje. Ja powiem, ja sobie nie zadaję tego pytania w taki sposób. To znaczy, jeśli mam siebie traktować poważnie, sam siebie, no to taką podjąłem decyzję. I teraz całe moje życie, to małżeńskie, robię wszystko, żeby to było najlepsze małżeństwo, na jakie mnie stać, tak? Najlepsze, jakie mogę stworzyć. I tyle. Znaczy, nie zastanawiam się, czy to jest długo, czy to jest krótko, czy to będzie lepiej, czy to już nie będzie lepiej. Nie wiem tego. Po prostu robię tyle, ile jestem w stanie. Znaczy, ja już mówiłem to wielokrotnie tutaj i będę się pewnie powtarzał. Znaczy, pewnie wiele osób już to słyszało. Ja mówię o tym byciu na 100%. Znaczy, jeśli się chce z kimś być, to trzeba być na 100%. I teraz najtrudniejsze w tym wszystkim jest uwierzyć w to, że ten drugi też jest na 100%. Bo są dni lepsze i gorsze. Jesteśmy, nie wiem, chorzy i tak dalej. I zdarza się, że jedna z osób w małżeństwie danego dnia nie robi nic. Na przykład leży, odpoczywa. Tylko, że ja muszę uwierzyć, znaczy muszę. Ja wierzę w to. Tylko, że żeby było dobrze, to też muszę uwierzyć, że to jest te 100%. Znaczy, jeżeli będę to podważał, no to się nie uda. Czyli tak naprawdę chodzi o to, że ludzie bardzo często, też doświadczamy tego w naszej pracy, licytują się, kto bardziej stara się w związku. Mm-hmm. Kto odpowiada za to, że w związku robi się gorzej. Mm-hmm. Czyli kto powinien tak naprawdę stymulować, motywować, kto powinien zabiegać. I kiedy zaczynają się tak przepychać, to wtedy jest bardzo trudno, żeby doszli do jakiegoś porozumienia, bo no, nie ma tej wiary. Jest takie przekonanie, że ja bardziej, a ten drugi na pewno mniej. Mhm. Bo my często też mówimy ludziom o tym, że małżeństwo jest trochę jak budowanie firmy. I załóżmy, że mamy dwóch wspólników. Wspólnik A jest przekonany, że wspólnik B wyprowadza pieniądze z firmy. Że wspólnik B nie inwestuje i nie angażuje się tyle, ile mógłby. W związku z tym wspólnik A mówi, no to ja też będę mniej. Mhm. Angażował się w tą firmę i też będę odkładał jakieś pieniądze na boku. I w gruncie rzeczy ta firma upada. Ta firma upada, ponieważ i wspólnik A, i wspólnik B przestają się w tą firmę angażować. Czyli gdzieś trzeba uwierzyć w to, że my dajemy z siebie 100% i trzeba po prostu gdzieś być uczciwym też tak naprawdę wobec siebie, bo jeżeli zawieram związek małżeński, to ja ślubuję, ja przyrzekam, ja biorę na siebie jakąś odpowiedzialność. Mhm. I teraz nie ma dla mnie takiego prostego rozgrzeszenia, że jeżeli ten drugi moim zdaniem mniej się stara, to ja przestaję się starać. Oczywiście, że trzeba coś z tym robić, oczywiście, że trzeba o tym rozmawiać, być może poszukać jakiejś pomocy. Bo czasami to też jest subiektywne. To wcale nie jest tak, że jeżeli mnie się wydaje, że ten drugi się nie stara, to on się naprawdę nie stara. On czasami może nie wiedzieć, w jaki sposób ma się starać. Może mam oczekiwania, ale nie mówię o tym, czyli nie nazywam moich potrzeb. I tak naprawdę trudno jest zaspokoić moje potrzeby, kiedy ja tylko oczekuję na przykład, bo każdy dobry mąż powinien. Czyli Beata, tutaj nie tylko taką jedną myśl, jedno zdanie dodam. Właściwie stawiasz taką, rysujesz taką... Taki obraz, że małżeństwo rozumiane jako umowa dwojga ludzi, którzy się decydują być ze sobą, jako relację dynamiczną. Tak. Tak. Oczywiście. W ogóle to jest podstawa kogokolwiek wspólnotowego życia, takie ma w ogóle małżeństwo. Ale chciałem powiedzieć o tym, co też mówiłeś, to mówiliście, że dla mnie też podstawą w ogóle w związku, w małżeństwie, to jest zakładanie tych dobrych intencji. Tak. I to jest w ogóle no, fundament, że jak to gdzieś kuleje, no to w tym momencie, no... Nie można nie zakładać dobrych intencji u kogoś innego, a samemu je dawać, tak? Także to jest w ogóle... Ja a z tym, co też mówię, poczekaj. Do tej dynamiczności zaraz, tylko jedno zdanie, dobrze? To, co mówiłeś o tym, że ty się starasz na 100% i tak dalej. Ja też takie... No, lubimy ten egoizm, hedonizm i tak dalej. To jest taka gdzieś... Każdy człowiek gdzieś potrzebuje tego czuć jednak, to czuć. I też uważam, że człowiek mógłby w ogóle w sposób taki egoistyczny, wręcz hedonistyczny, no... Po to się wychodzi za mąż i po to się dopiera taką żonę, takiego partnera i tak się to małżeństwo rozwija, żeby no z powodów nawet egoistycznych no chcieć, żeby było jak najlepiej, żeby nie było
potrzeb, nie wiem, do jakiejś zdrady czy do czegokolwiek, to jest nawet z takiego egoistycznego punktu widzenia można to spojrzeć. No ale wiesz, pytanie, co to znaczy, że chcę mieć najlepiej. No, być może najlepiej to jest, zawsze mam wyprane ubrania, skarpetki, czystą pościel i tak dalej, bo sam po prostu się nie wyrabiam z tym. Rozumiesz, mam tyle pracy, tyle zajęć, tyle zabawy, tyle barang, tyle fajnych premier i tak dalej. Więc potrzebna mi jest żona, która będzie mi ogarniać moją rzeczywistość domową. No tak. Albo jest mi potrzebny mąż, żeby zaczął na mnie zarabiać i najlepiej tak, taki, który będzie bardzo zaradny życiowo, bo wtedy ja się ustawię. Moja przyjaciółka... I będę mogła nic nie robić. Tak, będę mogła nic nie robić i pachnieć. O tej dynamice coś tam się... Właśnie chciałem o tej dynamice. Mogę? Tylko dobrze, no, jedno, dosłownie w trend, bo Paweł mówił o tej dynamice związku. I chciałem do tego powiedzieć, że po sobie, że jak ja sobie przypominam siebie sprzed 30 lat i Beatę sprzed 30 lat i nasz związek sprzed 30 lat, no to właściwie nie ma jak tego porównać nawet. To znaczy, to jest w ogóle inny świat. Ja jestem innym zupełnie człowiekiem, Beata jest zupełnie innym człowiekiem i nasz związek jest zupełnie inny niż dlatego ten, który był. Dlatego nie wyobrażam sobie nudzenia się z osobą. Jakkolwiek długie życie by to nie było, bo my jesteśmy tak zmienni, jesteśmy tak kosmicznym kosmosem dla samych siebie. Jeszcze druga osoba, jeszcze nasz związek, wspólnota. Właśnie o to chodzi. Wiesz, ja chcę powiedzieć, że mam uczennica moja, Zuzanna, która chyba ze 2 lata temu obchodziła 60. rocznicę ślubu, tak? I co ciekawe, ludzie są dalej sobą ciekawi, dalej się śmieją, dalej dyskutują i to nie jest tak, że teraz siedzą tylko i patrzą na siebie i się zastanawiają, o, jachty znowu podrożały, tak? Tylko to jest naprawdę związek, który cały czas trwa. Oni cały czas są aktywni w tym. I to jest jakby ważne, że to nie ustaje. To nie jest tak, że bo już 5 lat byliśmy, to już teraz już kryzys przyszedł, to już teraz trzeba coś zmienić, tak? No nie, to się cały czas rozwija. Tylko jest jedno małe ale. Musimy chcieć. Znaczy, to też rozwój następuje w taki otóż sposób, że ja, chcąc podobać się mojej żonie, muszę nad sobą pracować, muszę coś z tym robić. I to jest bardzo stymulujące, dlatego związek uskrzydla. Tak, że moja żona chce. Muszę czy chce? No jeśli chcę być atrakcyjnym, tak, dla mojej żony, no to muszę. No muszę coś z tym zrobić, rozumiem? Jeżeli chcę. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, w życiu trzeba coś robić. Tak. Jeżeli człowiek nie karmi się niczym pozytywnym, jeżeli się nie rozwija, to po prostu sam popada w stagnację. Jeżeli i mąż, i żona nie robią nic w życiu, nie rozwijają się, to ich związek też tak naprawdę nie rozwija się. Ale wiecie, bo on jest sumą tak naprawdę tego, co my robimy w życiu, kim jesteśmy w życiu, co nas ekscytuje. Beata zupełnie przypadkiem dzisiaj wygłosiła teorię, która moim zdaniem jest w ogóle genialna, jest absolutnie genialna. Mianowicie ludzie często, którzy do nas przychodzą, mówią, bo my jesteśmy inni, tak? Ona jest inna, ja jestem inny. I Beata dzisiaj powiedziała takie zdanie, które muszę powiedzieć, nie wiem, czy to własne przemyślenia, czy skądś wzięte, ale po prostu mnie powaliło, bo ono jest genialne. Otóż dlatego ludzie się tak dobierają i to jest znakomite, ponieważ ludzie szukają kogoś, kto jak najdalej genetycznie jest ode mnie. Rozumiesz? Czyli tak zupełnie inny, genetycznie. W związku z tym idealna para powinna się bardzo różnić od siebie na początku. O, to ja kontrcytat zaraz. I teraz w trakcie trwania małżeństwa powinni się do siebie upodabniać, tak? No właśnie. Bo taki cytat jest bardzo mi się podobający, że przeciwieństwa się przeciągają, a na podobieństwach można coś budować. Tak. Właśnie, dlatego tak, tak. No. Z tymi skrajnościami to jest nie do końca. Właśnie tak. No właśnie, i dlatego tych podobieństw tak naprawdę trzeba poszukać. My często spotykamy się ze związkami w kryzysie, które mówią o tym, że one nic ze sobą nie robią. Ci ludzie nie mają żadnych wspólnych zainteresowań, żadnych wspólnych pasji, żadnego styku tak naprawdę ze sobą nie mają. Znaczy stykiem są dzieci, stykiem są pieniądze i tak dalej. I śmieci do wyrzucenia. No, na przykład. Tak, tak. Pies do wyprowadzenia i tym podobne. Dla mnie bardzo ważne jest to, że ludzie oczywiście spotykają się, ponieważ się sobą fascynują, ponieważ jest też fascynacja taka seksualna. Natomiast jeżeli ludzie się później nie zaprzyjaźnią, nie postanowią się poznać, jeżeli nie zaczną odczuwać przyjemności z bycia razem ze sobą muszą i spędzania lubić, czasu, lubić się muszą, tak. Jeżeli się nie polubią, jeżeli się nie zainteresują tym drugim człowiekiem, to po prostu ten związek nie ma szans.
bo ta nie można tylko budować na atrakcyjności seksualnej, dlatego że po prostu te motyle w brzuchu po kilku latach małżeństwa w sposób naturalny, no, gdzieś ta pierwsza fascynacja mija, tak? Prędzej czy później, musi się to stać. Musi się to stać, więc tak naprawdę tu nie o to chodzi. Oczywiście, że w długoletnich związkach już ludzie nie spotykają się w łóżku. Natomiast chodzi o to, że tak naprawdę to jest jakby, to nie jest najważniejsze w tym momencie. Jakby w tym momencie ten związek ewoluuje. Ten związek już jest tak naprawdę związkiem przyjaciół, związkiem ludzi bardzo sobie bliskich. Ja bym mogła powiedzieć, że dla mnie to jest fantastyczna perspektywa na całe życie. Bo jeżeli nie ma perspektywy na całe życie, to nie ma inwestycji na 100%. Jak gdybym wiedziała, że to jest inwestycja na 5 lat, tak jak mówiłeś, Pawle, o tej dziewczynie, która mówiła, jak nam się nie uda, to najwyżej się rozwiedziemy. Po co ja mam inwestować 100%, jeżeli to jest na 5 lat? Jeżeli zakładam coś takiego z góry, to w ogóle to jest bez sensu. Paweł, to jest prowizorka po prostu, umówmy się. Oczywiście. Z tego, co mówicie, to wynika tak, że w związku małżeńskim takie emocjonalne dorastanie ma miejsce wtedy, gdy ludzie się zmieniają. Gdy przez wzajemne bycie ze sobą poznają siebie i przystosowują się do siebie nawzajem, i poznają swój związek. Ale co więcej, właśnie do związku, który tworzą. No, tak, tak. Uczą się też tak naprawdę akceptacji tego drugiego człowieka, bo to nie jest teraz tak, że nawet w bardzo długoletnich związkach nie wszystko można zrozumieć. Trzeba tylko akceptować. My często mamy taką sytuację, że ludzie są w konflikcie, dlatego że tak naprawdę głęboko się nie akceptują. Jest chęć zmiany drugiego człowieka tak silna, czyli gdzieś podporządkowanie go sobie. Jeżeli ktoś ma jakieś nawyki, to powinien natychmiast się tych nawyków pozbyć. Jeżeli ma jakieś marzenia, to tych marzeń też się powinien pozbyć. Ja ci powiem, jak masz żyć. A są często ludzie, którzy siebie nie znają. W sensie, że ktoś, kto chce kogoś zmienić w związku, to jest osoba, która nie doznała aktu poznawania siebie, czy nie wie, co się z tym wiąże w ogóle. Mm-hmm. No, poznanie siebie to jest coś trudnego, głębokiego. Tak? A poznanie drugiej osoby, w ogóle poznawanie drugiej osoby, to jest jeszcze w ogóle ktoś inny w ogóle. No i tak jak właśnie mówię, że osoba, która siebie nie zna, to w tym momencie ma mały kontakt z sobą, to chce nagiąć rzeczywistość tak, żeby po prostu czuć się bezpiecznie, i to bezpieczeństwo upatruje w takiej kontroli, w takim czymś, że po prostu układa świat po swojemu. A jak ktoś gdzieś siebie zna, no to ma więcej spokoju i też może większą przestrzeń dać do poznawania tej drugiej osoby, żeby... Tak, to bardzo ważne, co mówisz, Michał, bo jeżeli człowiek nie ma tej pewności siebie i nie wie, kim jest, to każdy człowiek, który jest inny od niego, inaczej myśli, to jest ktoś, kto mu zagraża. Tak, to jest zagrożenie. I to jest człowiek, który swoją innością mówi mi, że ja jestem głupia. Czyli jeżeli jest jeden właściwy wzorzec myślenia, życia, potrzebowania czegoś od życia, jakichś pragnień, marzeń, to jeżeli tak naprawdę nie mam pewności siebie, to jeżeli chcę się otaczać ludźmi, którzy myślą tak samo, jeżeli ktoś myśli inaczej, to jest moim wrogiem po prostu. A nie daj Boże, mój mąż myśli inaczej. To w ogóle się nie ewoluuje, bo jak człowiek zostanie sam ze sobą, to w ogóle... No właśnie, bardzo piękną myśl znalazłem ostatnio w internecie. Jednym z największych wyzwań w życiu jest bycie sobą w świecie, który próbuje sprawić, byś był jak reszta. Właśnie. Dziś w Nocnych Światłach rozmawiamy w cyklu Na budowie relacji o tym, czy małżeństwo na całe życie to fikcja, czy realizm. Goście programu Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Państwa jak zawsze zapraszamy także do współtworzenia programu 7123. SMS-y prosimy słać na ten numer. Ważne, by rozpoczynało się słowem plus. Na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Wracamy za moment. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. W Nocnych Światłach dziś comiesięczny cykl Na budowie relacji. Rozmawiamy o tym, czy małżeństwo na całe życie to fikcja, czy realizm. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy, są w studiu oraz Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Państwo również jesteście zaproszeni do współtworzenia audycji 7123. SMS-y prosimy słać na ten numer, rozpoczynając słowem plus, na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Jest taki SMS, czy
przeczytam go. Czy jest taki numer telefonu, SMS na pomoc dla platynowego chłopczyka, Kubusia? Nie posiadam internetu, nie mogę przejść obojętnie obok tej historii. Strasznie mi przykro, nie ma żadnego SMS-a, SMS-owego wsparcia, w ogóle nie ma żadnego finansowego wsparcia. Od razu przypomnę tutaj. Tu nie chodzi o finansowe wsparcie, tu chodzi o wsparcie polegające na wchodzeniu na YouTube. Tam jest ten filmik, do którego link zamieściłem na radiowym Facebooku, na drugim poście od góry. Tam Państwo możecie go znaleźć. Zachęcam do tego, bo liczba odsłon tego filmiku o Kubusiu może być, tak jak wspominałem, no, ważną skalą wsparcia wyrażającą się w tym, co rodzice chcą osiągnąć dla Kubusia, czyli uzyskać dla niego lek pozwalający mu przeżyć, po prostu. No, nazwijmy to po imieniu. Tu nie chodzi już o poprawę, tu chodzi o to, żeby ten chłopczyk żył. Tak więc zachęcam do tego. Link, jak wspomniałem, jest w drugim poście od góry na profilu Radia Plus. A my wracamy do głównego tematu. Małżeństwo na całe życie. Fikcja czy realizm? Otóż, moi drodzy, pytanie jest takie. Czy jeżeli ktoś zakłada, że przerasta swojego partnera, bo jeżeli ma takie poczucie mocy decyzyjnej, że to ja decyduję, czy zostanę w tym związku, czy nie, jeżeli taką ma myśl z tyłu głowy, jak tutaj ta osoba, którą już cytowaliśmy, to właściwie trudno mówić o partnerstwie w ogóle, o tym, co możemy, co jest jakąś podstawą do tego, żeby w ogóle ludzie ze sobą byli. Bo to już nie chodzi tylko o to, że jest jakaś fascynacja, ale jest takie założenie, że ta druga osoba jest po prostu obca. Że ona jest pewnym jakimś obcym ciałem w moim życiu, które ja mogę jakoś zaadaptować, no a potem w pewnym momencie, jeżeli ono zaczyna mi przeszkadzać, zaczyna mnie uwierać, no to mogę usunąć. Po prostu dziękuję, mogę usunąć po prostu. I co za tym idzie? Jest to jakiś brak szansy, wykorzystania szansy na to, żeby poznać siebie samego. To, co tutaj mówiliście, to jest chyba jedna... Mira Jankowska, też częsty gość tutaj w Nocnych Światłach, zawsze powtarza, że jeżeli nie poznasz siebie samego, nie zrozumiesz nigdy drugiego człowieka. Tak. I to jest, myślę, też bardzo poważny błąd. Tutaj znowu nawiązując do tych weekendowych kursów przedmałżeńskich, mam nadzieję, że Kościół się z tego wycofa, bo to jest absolutna porażka. Dlaczego? Weekendowe kursy przedmałżeńskie. To jest dramatyczna w ogóle, moim zdaniem, jakaś próba rozwiązywania sytuacji, które do niczego nie prowadzą, a wręcz prowadzą do jakiejś patologii. Natomiast są takie kursy małżeńskie, które na przykład w pewnych kościołach trwają cały rok. 10 spotkań i to są poważne, twórcze spotkania. Na przykład ksiądz Antonio Panaro prowadzi to w Warszawie w kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła przy Domaniewskiej. Ludzie walą tam tabunami, tłumami. Nie tylko ci, którzy chcą wziąć ślub jako pary, tam chodzą, ale chodzą ci, którzy chcą posłuchać dobrej katechezy o życiu, o małżeństwie, o powołaniu. Ci, którzy chcą posłuchać dobrego, mądrego słowa, które jest twórcze, które rozwija, które szukają swojego miejsca w życiu, powołania. Więc są takie miejsca, gdzie to jest możliwe. No, ale można pójść na łatwiznę. Tylko pytanie, czy pójście na łatwiznę w jednym momencie życia nie rzutuje na resztę życia? To może się okazać naprawdę totalną porażką. A dobry wybór w odpowiednim momencie może naprawdę rzutować na to, że ja dokonam dobrego wyboru, bo być może ten mój związek, w którym ja się zastanawiam, czy nie warto z niego wyprowadzić czegoś, co nazwiemy małżeństwem, nie jest przypadkiem czymś, co w ogóle nie powinno zaistnieć, bo być może ten związek się nie uda. Już ja po prostu nie widzę teraz, zafascynowany tą drugą osobą, kobietą, mężczyzną, że my po prostu nie, no, zupełnie tak kolokwialnie powiem, nie pasujemy do siebie, tylko po prostu tego nie widzimy. To też zależy, z jaką myślą wchodzi się w związek, tak? Czy człowiek na przykład wchodzi w związek, bo ma w sobie ponierealizowane pewne rzeczy i nagle ta osoba może mu dać... Znaczy nie, inaczej. Czarna dziura. Tak, czarna dziura. Jak ktoś po prostu ma w sobie jakieś nieporealizowane rzeczy, niespełnienia i tak dalej. Deficyty. To jak wchodzi w związek polegający tylko i wyłącznie na tym, że tamta druga osoba ma zapełnić te deficyty. Oczywiście to się wydarza ale w dobrym tego słowa znaczeniu, ale bardzo często osoby wchodzą w związki w zasadzie, że ktoś chciałby coś robić w życiu i nagle dzięki tej drugiej osobie zacznie to robić, albo ta druga osoba zacznie zapełniać te fale, te wszystkie dziury deficytów, które ta pierwsza ma. I nagle prowadzi to wszystko do tego, jak jest na przykład
w małżeństwie terapeuta związku, tak? Jest jedna osoba, która jest w cudzysłowie terapeutą związku, tym nauczycielem czy kimś tam, to niestety po etapie terapeutyzacji, jak się wyraża, roku, dwóch, jakimś etapie związku, nagle ta druga osoba, no jakoś rozwinęła się, dostała tą pomoc, którą chciała i nagle po prostu ona jest już innym człowiekiem. I nagle się okazuje, że ten związek cały polegał tylko i wyłącznie na tym, że ktoś mi zapełnia moje deficyty albo ktoś mnie terapeutyzuje. Ktoś mnie holuje. I to jest jedyna, ktoś mnie holuje i nagle to jest jedyna po prostu nić łącząca tych ludzi. I nagle ta osoba holowana, bo tak się budzi troszeczkę, wstaje, to rozgląda się, widzi ogrom swoich możliwości, bo już została rozwinięta, jakoś rozwinęła się dzięki tamtej osobie. No i bardzo często to się nagle okazuje, że ten cały związek polegał tylko i wyłącznie właśnie na tej jednej nici. Mhm. Czyli to jest to, o czym rozmawialiśmy w antyporadniku z Miką Dunin, nazywając to wskakiwaniem na kolana. Tak, komuś. Nazywaliśmy to wskakiwaniem na kolana. Czyli tak naprawdę gdzieś trzeba sobie uświadomić, że związek to nie jest zapisanie się do ekskluzywnego klubu. Związek to nie jest załatwianie jakichś swoich własnych spraw. Nie możemy traktować człowieka przedmiotowo, nie możemy też tego człowieka zawłaszczać, nie możemy też tego człowieka zmieniać na siłę. Bo po takim okresie, kiedy ludzie się sobą fascynują i kiedy nam się wszystko podoba, bo mamy różowe okulary, przychodzi moment, kiedy one spadają i kiedy zawsze, w każdym związku, jest taki etap, że ludzie nagle chcą tego drugiego zmieniać. I zdarza się często bardzo, że jedna z osób w związku chce tą drugą zaspokoić, więc się jakoś tam przystosowuje, jakoś się tam stara. Ulega, ale nie informuje. Ulega, tak, ulega dla świętego spokoju, żeby było miło, żeby się nie gniewała ta osoba, żeby nie było awantur. Tylko, że tak naprawdę nikt nie może się czuć komfortowo, kiedy nie jest sobą. Jeżeli człowiek nie jest sobą, to pewnego dnia po prostu zaczynają się w nim budzić instynkty ucieczkowe. Bo człowiek ma gdzieś głęboko zakorzenione poczucie jakiejś niesprawiedliwości, że to nie jestem ja, że ja się nie realizuję. Człowiek po prostu ma swoje powołanie, ma swoją jakąś naturę, ma swoje marzenia i w gruncie rzeczy, jeżeli nie realizuje siebie jako człowiek, nie może być szczęśliwy, nie może być... Takie cechy charakteru, tak, bardzo, bardzo zwyczajne. Bardzo zwyczajne. Jeden jest szybszy, drugi powolny, jeden jest skowronkiem, drugi sobą, prawda? Dokładnie. Jeden lubi kawę, drugi herbatę. Albo spanie przy otwartym oknie, bądź zamkniętym. Tak, tak. To mogą być dramatyczne oczywiście sytuacje, wynikające na styku tych różnic. No ale okazuje się, że ja na przykład znam takie małżeństwo, w którym jedna osoba zawsze przy zamkniętym oknie chodzi w domu w polarze, a druga, no, zima, trzaska, mróz, a otwarte okno. No i jak i są tu sobą od lat. Będą. Najgorsze jest po tym równaniu, co ten, raz powtórzę, co mówiłaś, to na końcu jego jest niestety taki szachmat, w sensie, że jeśli osoba, która schodzi z drogi, która właśnie, no tak właśnie to chce być taka usłużna, ponieważ boi się, że straci tę drugą osobę, no, schodzi z drogi, ale nie informuje o tym, tak, nie informuje po prostu, robi to troszeczkę wbrew sobie, no, pod dywan coś zamiata, nie informuje, no to ten drugi parter, no, zakochuje się w tej osobie, która jest taka, jaką sobie wymarzył, tak, bo on może robić tak, może robić siak i on myśli, że jest taka cudowna, tak? I później nagle ta osoba, tak jak mówisz, nagle w niej się nagromadziło, nagle ona mówi, że jest zupełnie inaczej, no ale nie może mieć nawet krzty pretensji do tego drugiego człowieka, no bo on żył cały czas tej ułudzie, że ona jest taka, a nie inna, więc po prostu często tak jak ludzie, nagle się jedna osoba ocknie, no to jest trudno potem, bo to nie, bo ta druga, już mylę tę osobę, już ta pierwsza po prostu nie może być traktowana też negatywnie, no bo ona nie miała pojęcia, że tamtej coś jest nie tak. Dlatego właśnie z tym poznawaniem Cybira mówi, że poznawanie siebie prowadzi do tego, że człowiek potrafi wyrażać swoje potrzeby, a to jest najważniejsze w związku. Nie ważne, czy się ludzie podzielą, że ktoś jest bardziej uległy, bardziej dominujący, ktoś bardziej stery trzyma, czy nie, to już są indywidualne rzeczy, ale umiejętność wyrażania swoich potrzeb, swoich po prostu myśli, emocji i nieposiadanie dywanu w związku, to jest w ogóle dla mnie fundament, moim zdaniem. No właśnie, to umiejętność wyrażania potrzeb, w ogóle wyrażania siebie, emocji, stanów jakichś głębszych, uczuć, wyrażania
w relacji z drugim człowiekiem tego, co przeżywam teraz na bieżąco. Akurat to może mogą być mało ważne sprawy, ale po prostu chcę o nich powiedzieć, żeby być z drugim człowiekiem przez to, co robię. Prawda? To oczywiście nie zawsze, no bo też nie można w kółko gadać o wszystkim. Czasami potrzebna jest cisza. Ale jeżeli ktoś nie ma takiego doświadczenia, które na to pozwala, bo jest stłumiony, przestraszony w życiu, był na przykład jest dorosłym dzieckiem alkoholika, był w głębokim współuzależnieniu, to mogą być takie sytuacje, że po prostu w małżeństwo brak wiary. I jest taki SMS na przykład. Nie założyłam rodziny. Bałam się tego, wychowywałam się w domu z tatą alkoholikiem. Mama była katoliczką i była z nim do końca. Dla mnie piekło. Nie wierzę w małżeństwo. Tak. Tak, no to jest rzeczywiście bardzo taka głęboka trauma, gdzieś przekonanie, że małżeństwo jest ryzykowne. Że teraz mogę być ofiarą przemocy. Że mogę nie móc wyjść z tego kręgu przemocy. Znaczy, jest wysokie oczywiście prawdopodobieństwo, no bo jeżeli ta dziewczyna wychowywała się w takim domu, to ona również była ofiarą. Tak naprawdę ona w tej chwili potrzebuje terapii, ona potrzebuje wyjść z roli ofiary. W tym momencie zawieranie związku małżeńskiego dla niej byłoby niebezpieczne. Dlatego, że ludzie, którzy potrzebują być tacy dominujący, nie liczący się ze zdaniem innych ludzi, poszukują tych ofiar. Ona co po prostu... Co więcej, ofiara może wytworzyć w człowieku tą... Tak. Bo to ofiara tworzy kata, wiesz, nie ma zdecydowanie ofiary tak. bez kata, króla bez poddanych. Tak. Ale ja chcę powiedzieć, że odkryłem, że zrobiliśmy małe zaniechanie na początku audycji. Mianowicie ten tytuł audycji, który mówi o tym małżeństwie na całe życie, jakby powinien mieć pewne dopowiedzenie, albo właściwie gwiazdkę i odniesienie, bo tu nie chodzi o takie małżeństwo, kiedy ludzie są ze sobą 40 czy 50 lat, od 20 się ze sobą nie odzywają, mieszkają pod jednym dachem, tak? Czasem jedno drugiemu coś tam bąknie, na przykład, że nie zapłacił rachunku albo coś tam. To nie o takim małżeństwie rozmawiamy. Rozmawiamy o takim małżeństwie, które jest żywe, które cały czas żyje, pracuje nad sobą, rozwija się i cały czas się zmienia, tak? Bo tak naprawdę, jeżeli małżeństwo się nie rozwija, jeżeli ludzie się nie rozwijają w związku, to ono staje się nudne, wcześniej czy później musi paść takie królestwo. A przy czym dla mnie jest ważne to, żeby każdy zaczynał od siebie. Tak, każdy. Żeby każdy człowiek, każdy małżonek nie mówił, widzisz, jesteś nudny. Tak. Znowu siedzisz w tych kapciach przed telewizorem, tak? Wiedziałam, że tak będziesz, coś tam to są... To nie może tak jeszcze mówić. Chciałem dopowiedzieć, bo do poprzedniego wejścia, niestety jakoś dajesz. Nie zdążyłem, to chciałem tylko dopowiedzieć do poprzedniego wejścia. Ja przepraszam, może jestem dzisiaj jakiś opóźniony, co? Bo drugi raz już się spóźniam. Chciałem dopowiedzieć, że małżeństwo dla mnie to jest taka głęboka przyjaźń o zabarwieniu erotycznym. No, do silnym zabarwieniu, mam nadzieję, tak, wiesz. Ale, że jakby podstawą jest jednak przyjaźń. No tak. Znaczy, ja myślę sobie, że nie ma co mówić, jak ono tam jest silne, dlatego, że to jest akurat osobnicze, że tak powiem. No tak. I nie ma sensu jakby tego gdzieś wartościować, jaka ma być siła i jaka ma być moc, prawda? Ludzie mają bardzo różne potrzeby. Najważniejsze jest, żeby się, tak jak w każdej dziedzinie, ludzie ze sobą dogadywali. Natomiast ta sfera seksualna jest o tyle istotna, żeby się w niej dogadywać, że to jest taka sfera, w której najłatwiej się poranić. I najłatwiej gdzieś też o jakieś niedomówienia, ponieważ ani język nasz nie skłania nas do mówienia o sprawach erotycznych, ani kultura nasza gdzieś, która jest kulturą jednak pewnej wstydliwości. I nawet w związkach też my tego doświadczamy w spotkaniach z parami. Jeżeli ludzie mówią o sprawach seksualnych, bo też dochodzi do tego, to często właśnie z dużym zawstydzeniem, często dopiero gdzieś po bliższym poznaniu. Wiele razy mamy takie doświadczenie, że ludzie kłócą się o jakieś bzdury, o jakieś takie drobne rzeczy, o jakieś takie mało istotne rzeczy. Właściwie kiedy przyglądamy się na nich, to się nawet zastanawiamy, ludzie, czy wy nie macie się o co kłócić, o 3 ziarenka piasku w przedpokoju na przykład, tak? Takie rzeczy. A to jest tak naprawdę przykrywka. Tak naprawdę chodzi właśnie na przykład o życie seksualne, o którym tak naprawdę jest im zupełnie niezręcznie mówić. Każdy ma jakieś oczekiwania,
tylko no, to się powinno tak stać po prostu. No, jak kocha, to powinien rozumieć, to powinno być oczywiste, tak? Tylko to, co gdzieś dla ludzi bardzo młodych, którzy się poznają i którzy są po prostu gdzieś nakręceni tą wizją spotkania siebie, no później gdzieś zaczynają ludzie jednak mieć jakąś większą świadomość siebie, już nie mówiąc o tym, że zmieniamy się. Że inna jest seksualność ludzi 20-letnich, 30-letnich, 40 i tak dalej. I na przykład często rozmawiałam też z ludźmi starszymi, i to naprawdę starszymi, ludźmi 60-70-letnimi, i na przykład oni też potrzebują się przytulać, potrzebują być ze sobą blisko. No tak. To jest po prostu, człowiek jest cielesny, człowiek potrzebuje dotyku, potrzebuje przytulenia. Natomiast bardzo często jest tak, że ludzie mówią, w pewnym wieku nie wypada. No tak, to już za późno. Za późno. A z tym seksem w związku z erotyką, to jest bardzo silna energia, czy silne narzędzie bardzo. Niektóre związki, bardzo często, no używają tego, jakoś szachują się tym, tak? Że ten seks jest używany jako jakaś karta przetargowa, albo jakaś taka forma manipulowania. Nagrody. Nagrody, to jest bardzo, trzeba na to uważać, albo kary, tak. I też to, co mówisz o tym kłóceniu się, że człowiek już się kłóci o wszystko, też jest w psychologii takie coś, że jeśli bardzo często, związek uzbudowany na tym, że ludzie rozwiązują każdy konflikt nie porozumieniem, tylko takim porozumieniem seksualnym, czyli po prostu jest konflikt i to jest wyrażona ta energia. Mhm. Takim godzeniem się w łóżku. To prowadzi do tego, że naprawdę powstają połączenia takie, po prostu człowiek się uwarunkowuje. Powstają połączenia nowe połączenia takie, nerwowe w łóżku. Że się szuka konfliktów nieświadomie, bo to jest kojarzone właśnie z tym aktem seksualnym, są przyjemnością i nagle ludzie się konfliktują wszystko, no bo to czyli stymuluje. Konflikt wyzwala energię seksualną. Tak. To nie jest dobre. Tutaj kropkę postawimy na moment. Północ się zbliża, dosłownie za chwilę będzie zmiana daty. W Nocnych Światłach dzisiaj rozmawiamy w cyklu Na budowie relacji o tym, czy małżeństwo na całe życie to fikcja, czy realizm. Goście programu Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju i Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Zapraszamy jak zawsze Państwa, 7123, SMS-y na ten numer prosimy słać, rozpoczynając słowem plus na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Od prawie 3 minut mamy już piątek, 29 stycznia. Nocne światła trwają od 23 dnia wczorajszego i do około 1 potrwają. Jeszcze będziemy przez mniej więcej godzinę z Państwem. W comiesięcznym cyklu Na budowie relacji o tym, czy małżeństwo na całe życie to fikcja czy realizm, rozmawiamy z gośćmi programu Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju oraz Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Ważna rzecz, która tutaj też wynika z tego, co mówicie, to, że to dostosowanie się do siebie, to tak zwane docieranie, jak to mówimy kolokwialnie, właściwie dzieje się nie wtedy, kiedy jest nam ze sobą dobrze, miło, sympatycznie i przyjemnie, bo to są tak naprawdę mało rozwojowe sytuacje. Dokładnie. One są miłe i przyjemne, łatwo jest, jakby ale nierozwojowe. Znaczy, do nich sobie można wrócić jako miłe wspomnienie. O, wtedy to było fajnie, bo było właśnie miło i przyjemnie. Było tak bezkonfliktowo, ale tak naprawdę te rozwojowe sytuacje to są dopiero te, kiedy pojawia się kryzys. Tak. Nieistotne, to nie chodzi o to, żeby to był konflikt. To może być kryzys, w którym tak naprawdę ujawniają się nasze postawy życiowe i widać, kim jesteśmy wobec pewnych wydarzeń, które przychodzą. To może być choroba, to może być śmierć, to może być jakiś problem z mieszkaniem, to mogą być kłopoty finansowe, zwolnienie z pracy itp. itd. Tak. I to nie jest jakiś szybki, łatwy proces, ale coś takiego, co może mimo właśnie tego, co się pokaże, pozwolić na to, żeby tę drugą osobę przyjąć, zaakceptować, mimo czasami może nawet jakiegoś szoku, jakiego doznamy. Kiedy zobaczymy, że mój mąż czy moja żona naprawdę nie jest tym, kim ja sobie wyobrażałem do tej pory. Tak. Bym się go poznawał w sytuacji przedwygodnej, tak kogoś poznał. Ale z tymi kryzysami to jest tak i w związku, i w życiu, że to jest sinusoida i to zawsze trzeba sobie wiedzieć, że to po prostu to będą te kryzysy i nie piętnować albo nie dążyć do braku kryzysów. Czyli też świadomie dążyć do kryzysu, tak, ale generalnie troszeczkę tak... Nie bać się. Nie bać się tego, bo to, że ludzie popełniają się w związku, to, że ludzie popełniają błędy między sobą, to, że tam przychodzi jakiś tam kryzys obiektywny, ale nawet ludzie, którzy w związku popełniają błędy, tak, to nie jest ważne, czy ktoś popełnił błąd, czy nie, tak naprawdę. Ważne jest, co z tym błędem później ta osoba zrobi, co zrobi po tym błędzie, tak samo z kryzysami. To, że kryzys nadejdzie, no to wiadomo, że nadejdzie, ale najważniejsze, jak w tym kryzysie
my jesteśmy skonfigurowani, jak my sobie w tym wszystkim poradzimy. Nie sam kryzys jest problemem, tylko sposób wychodzenia z tego kryzysu. Tak. Myślę, jedno zdanie, a propos to jest też semantyki, że bardzo wiele, tak mi się wydaje, że w związku wśród współcześnie młodych ludzi, takich do 30 roku życia, to jest w takiej kulturze trochę galopującego indywidualizmu i oni komunikują, a czy oni mówią cały czas ja, nawet w związku, że nie ma my. I jak człowiek, to trzeba pilnować, bo też człowiek, bo jak człowiek mówi w formule ja, jeśli chodzi o związek, jeśli chodzi o, że ja jadę na wakacje i człowiek słyszy, że aha, no co, ale bez żony, bez dzieci, nie no, z rodziną. Bardzo często takie mam takie wrażenie. To też psychologicznie, bo to jest tej rodziny. Albo komunikuję, wyjeżdżam. Tak, ale chodzi o to, że nasz mózg naprawdę jest programowalny i może robić cuda pozytywne ze sobą i negatywne z nieświadomości używania go. I nawet i mówiąc, komunikując przez pryzmat ja, naprawdę potem to w życiu ma takie owoce, że nagle ze sobą rywalizujemy w związku. Nagle jesteśmy bardziej skupieni właśnie na swoich potrzebach, a to nie chodzi, żeby skupiony na potrzebach drugiej osoby, tylko na my, tak? Że jak się człowiek zaczyna mówić my, to już się staje ciałem z tą wspólnotą po prostu, no. Najbliższą Bogu. No tak. Ciekawa rzecz napisała Elżbieta na Facebooku. Mówicie dokładnie o moim związku. Ja chyba się ocknęłam, moja połówka zawsze ustępowała. DDA, to było miłe i dla mnie bardzo wygodne. Moja iluzja skończyła się, bo ucieczka męża stała się ucieczką w alkohol. Od roku uczestniczę w terapii i szukam siebie. On niestety nie podejmuje terapii. Jesteśmy razem, lubimy się, choć żałuję, że tak późno się obudziłam. Wiele czasu straciliśmy. Chciałbym zachęcić męża do wspólnej terapii. Może jakaś lektura. Jak zachęcać drugą połówkę, by zechciała zmiany dla siebie? Czy nie za późno? Nie chcę manipulować, choć już wiem, że tak właśnie robiłam. Mamy dość duży staż, 20 lat. Dziękujemy za pozdrowienia, Elżbieto. I ciebie, i wszystkich słuchaczy również pozdrawiamy. I dziękujemy, że jesteście z nami. To wszystko, co mówicie. Tak. I też chciałabym bardzo pozdrowić Elżbietę Kalisiak, która słucha. A propos pani Elżbiety. A tak. Natomiast, pani Elżbieto, dziękujemy za SMS-a. Tak. I za pozdrowienia również. Dziękujemy serdecznie. A też chcę powiedzieć do pani Elżbiety, która napisała tutaj na Facebooku, że to, co robi, czyli to, że sama jest na terapii, to jest najlepsza rzecz, jaką mogła zrobić. I każdą zmianę możemy zaczynać tylko od siebie. Jeżeli pani jest na terapii, to pani dowiaduje się, że pani nie może stwarzać mężowi komfortu picia. Pani wie, że nie może pani nadal być dla niego wsparciem w tym, co robi. Czyli gdzieś, mam nadzieję, że ta terapia zadziała, bo jeżeli tak naprawdę pani mąż nie dotknie dna, jeżeli nie zobaczy, że to tak naprawdę gdzieś niesie ze sobą daleko idące skutki, to jego picie, jeżeli nie odczuje tych skutków, to nie przestanie pić, bo to mu się zwyczajnie nie będzie opłaciło. To jest bardzo trudne, no bo kocham, bo też wstydzę się, bo się martwię. Natomiast niestety, jeżeli chodzi o uzależnienia, to po prostu trzeba gdzieś pozwolić temu drugiemu dotknąć dna. I to jest też argument dla tego partnera właśnie, bo dotknąć dna można w sposób brutalny, tak? Albo można dotknąć w sposób jakoś przygotowany. Taka terapia przygotowuje, tak. Tak. Terapia dla niego. Tak. I też druga strona, że jak jest małżeństwo, tak? Jedna osoba idzie na terapię własną, super, ale to jest takie coś, że ona wtedy ewoluuje, wtedy się zmienia. No naprawdę dzieją się przepotężne rzeczy w nas, tak? I my naprawdę stajemy się troszeczkę innymi ludźmi. Teraz ten współmałżonek w związku, jeśli on też nie idzie, dlatego warto iść równolegle na terapię, nawet indywidualną, oddzielnie, ale równolegle, bo jedna osoba się terapeutyzuje, naprawdę się rozwija, a to druga zaczyna panikować. Nie może się zorientować w tej sytuacji. Ona nawet nie wymyśli tego, że to, co teraz się dzieje, to, że ja się teraz jakoś boję, mam napięcie, jakoś nie rozumiem, o co chodzi, to jest związane tylko i wyłącznie z tym, że po prostu ktoś się rozwija, a ja nie. Dlatego, kropka. No dlatego tak. To też jest kolejny argument. Tak mówię o tym panu, tak, bo to faceci są tak pragmatyczni bardziej, że po prostu warto byłoby sobie pójść na tą terapię, chociażby tylko po to, żeby ogarnąć to, co się dzieje w małżeństwie, tak? Już pomijam, żeby przygotować sobie grunt pod to, że niedługo będzie poodcinane pewne takie utarte szlaki tego, że ja jednak przemycam to, że mogę pić, bo już tak złożono się poformowałem, że są te różne furteczki pootwierane, tak, tajemne. I one nagle będą się w samoistny, naturalny sposób zamykały. No i ten człowiek musi być jakoś na to przygotowany, tak? No a też sam sobie a propos kryzysów,
To jest oczywiście bardzo trudne, no bo dla pani Elżbiety to jest kryzys w tym momencie. To jest bardzo trudna sytuacja, ale jednocześnie jak wiele o sobie dowiedziała się, jak tak naprawdę spojrzała zupełnie inaczej na swoje życie, wcześniej nie miała świadomości, że postępuje tak, a nie inaczej, że to może mieć jakieś skutki daleko idące. I tak naprawdę nikt nie lubi kryzysu. Ale ja sobie często myślę o tym, że właśnie kryzys obnaża, kryzys pokazuje, kryzys wskazuje drogę, skłania do refleksji. Nikt nie rozwija się inaczej niż poprzez kryzysy. Ja bardzo lubię taki cytat z Wisławy Szymborskiej, która kiedyś napisała: tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Tak? Tak, jest dosłownie w tym tygodniu w każdym programie chyba używałem tego cytatu. Tak? Tak. I ja też widzę, że tak naprawdę gdybym miała powiedzieć, czy ja wiem o sobie wszystko, nie. Bo w wielu sytuacjach jeszcze nie byłam. Bo mam jeszcze parę kryzysów przed sobą. Bo mam jeszcze parę kryzysów przed sobą. Przygotował program w rękawie, kilka kryzysików tak? jeszcze. No ale dokładnie tak jest. I jeszcze też chciałam powiedzieć o tym, że ta sytuacja, kiedy to wyobrażenie drugiego człowieka jest inne niż w rzeczywistości, spotyka każdy związek. Bo kiedy spadają te różowe okulary, to dopiero gdzieś widzimy drugiego człowieka bardziej realnie. I zawsze jest ta konfrontacja z rzeczywistością. Tak, jest ta konfrontacja z rzeczywistością. Dlatego warto chcieć kogoś poznawać. Dokładnie, ale trzeba sobie uświadomić, że ten szok poznania nastąpi. Tak naprawdę, że ten młodzieniec, który prężył piersi, który był taki dzielny i wojowniczy, nagle okazuje się, że on też się boi. Nagle się okazuje, że on ma jakieś ograniczenia. Moi drodzy, inspiracją do tej myśli, która jest tytułem dzisiejszego programu, zaczerpnąłem z książki autorstwa Catherine Johnson, Daniela Kendalla i Rebeki Napi, Małżeństwo, problem czy szansa? I otóż oni piszą w tej książce o takim przypadku. Tutaj pozwolę sobie zacytować. James ożenił się, mając 20 kilka lat. Jego żona miała lat 19. W wieku 30 kilku lat oznajmiła mężowi, iż ma zamiar go porzucić. Powiedziała, że musi poznać innego mężczyznę, póki jest jeszcze młoda, piękna i pełna życia. I chociaż kochała swego męża, myśl, iż ma spędzić resztę życia wyłącznie z nim, wydawała jej się czymś strasznym. James stwierdził krótko: ja się nie rozwiodę. I niezłomnie trwał w swoim przekonaniu, aż jego żona w końcu uporała się z poczuciem żalu z powodu nieuchronnego starzenia się i utraconej szansy życia z innym mężczyzną. A tak na marginesie, opłakiwanie utraconych z wiekiem szans dotyczy nas wszystkich, jak piszą autorzy książki Małżeństwo, problem czy szansa. Tak, ja myślę, że to tak jest. Jak fantastycznie w tej książce jest to opisane, że gdzieś kiedyś ludzie, to było jakby oczywiste, że pobierają się na całe życie. Dzisiaj wokół widzimy, że można mieć jeszcze jedną szansę i jeszcze jedną szansę i jeszcze jedną. Aplikacje wytworzone pod to. Dokładnie. I teraz tak naprawdę jest taka sytuacja, że a jak nie skorzystam z tej szansy, a może ta szansa byłaby lepsza, a może przejdzie mi coś koło nosa, prawda? A może moje życie będzie zbyt monotonne, jeżeli ja teraz nie zabawię się, nie skorzystam, nie spróbuję, prawda? Gdzieś ta chęć eksperymentu i tak naprawdę też takiego niedorastania. Kiedyś człowiek w momencie decydowania się na małżeństwo był uznawany za człowieka dorosłego i sam się za dorosłego człowieka uznawał. Dzisiaj aspirował ludzie do tego, żeby być dorosły. Aspirował, tak. Inicjacja, tak. To była bardzo silna inicjacja. To była bardzo, tak, bardzo silna inicjacja. Dzisiaj wejście w związek małżeński jest tak naprawdę zabawą. Najważniejsze, fajnie, żeby było wesele. Wesele, żeby wesele, było, tak. No tak. I ta biała suknia najpiękniejsza, jaka może być. Najpiękniejszy dzień w życiu. Ale pierwszy, drugi, trzeci i piąty, tak? Jeżeli taki piękny, to dlaczego tylko raz? No właśnie, właśnie. Nie no, ale wiesz, z drugiej strony, no, ja kiedy słyszę najpiękniejszy dzień w życiu, ja mówię to z przekąsem, ponieważ tak naprawdę to dopiero się to piękne ma zacząć. Jeżeli uznamy, że ten dzień ślubu w tej sukni to jest ten najpiękniejszy, no to tragedia. To porażka. To porażka po prostu jest, no. Bo jeśli to mają być tylko te zewnętrzne oznaki tego szczęścia, czyli ta biała suknia, nie wiem, może jeszcze konie na przykład, albo koszyk kwiatów i tak dalej, no to powiem to tak, no jeżeli to jest wymiar małżeństwa, dobrego lub nie, no to słabo powiem. Nie, no, ładne to jest. To jest bardzo, to tak, jest ładne, ale to nie świadczy o tym, jakie to małżeństwo nie jest, czy będzie. Małżeństwa, no. Właśnie, moi drodzy, bo ta historia, którą tutaj zacytowałem z książki Małżeństwo, problem czy szansa, ona ma swój epilog.
I otóż obecnie James i jego żona są osobami po 50, a ich małżeństwo jest mocniejsze niż kiedykolwiek w przeszłości. Żona zaś odczuwa nieustanną wdzięczność wobec męża za jego niezłomną postawę w czasie, gdy ją nachodziła pokusa zerwania związku. Wydali za mąż córkę, a teraz czekają na wnuki. Wszystko to jednak przepadłoby, gdyby James nie uparł się za wszelką cenę dotrzymać przysięgi małżeńskiej. Ja tylko jednym zdaniem to połączę to, co mówiłaś o kryzysach i to, co właśnie tutaj pięknym epilogu, że jest takie coś jak dezintegracja pozytywna. To jest Dąbrowski się kłania. Tak, tak. To jest znane nawet w popkulturze takiej psychologicznej. Taki oksymoron. Tak, tak. Także właśnie te wszystkie kryzysy w związku, to też się nie należy ich bać, bo każdy kryzys i każde rozłożenie puzli powoduje to, że może na nowo piękny sposób i genialny je poskładać. I bardzo często właśnie w związkach takie kryzysy, to często po prostu jest dezintegracja pozytywna, tak, bo ja się zmieniam, ona się zmienia, związek się zmienia, życie się zmienia, czas się zmienia, wszystko w ogóle, żyjemy w świecie z takich zmian, że trzeba się czasem dezintegrować pozytywnie. Tak, tylko po prostu. Żeby się zreintegrować na nowym, wyższym poziomie. Na nowym, wyższym poziomie, tak. Tak, tak, tak. Tak. Tylko na to tak naprawdę potrzeba pewnego czasu i pewnego doświadczenia. Mhm. Człowiek, który przeżywa kolejny kryzys i przeżywa go w sposób pozytywny, chociaż dalej jest mu niewygodnie, to już wie, że po tej dolinie ciemności przyjdzie światło. Nowe światło. I przyjdzie nowe tak naprawdę. Nowe i lepsze. Nowe życie rzeczy. To nie znaczy, że ono będzie inne, zupełnie inne, ale tak. Będzie miało inną jakość. Inną jakość będzie miało. Zobaczcie, a właśnie posłuchajcie, co pisze do nas Oleńka. Uwielbiam was słuchać, moi drodzy. Nabieram ochoty do pracy nad sobą. Możecie być co tydzień? Poproszę. Oleńka, 10 lat małżeństwa, 4 dzieci. Serdecznie pozdrawiam. My też pozdrawiamy ciebie i wszystkich słuchaczy Nocnych Światów. Dobrą wiadomość Oleńka. Mamy, bo zdaje się, że w przyszłym tygodniu też jesteśmy. Też jesteśmy, tak, czyli będzie właśnie. Kalendarz mam poza zasięgiem ręki. Nie chcę robić tutaj hałasu, jakiegoś zamieszania w studiu, ale tak, no niedługo. W przyszłym tygodniu znowu. Będzie marcowe wydanie. Lutowe, orety, już pogalopowałem. Gdzie jest? Pójdę marca. Stój głową. Moi drodzy, no więc tak. To teraz, skoro już cytujemy słuchaczy, to zaglądam na Facebook i tutaj Milena napisała: też dziękujemy ci za pozdrowienia i również pozdrawiamy. Chciałam powiedzieć, pisze Milena, że pewien dominikanin, ojciec Krzysztof Pałys, wyrył mi mocno w głowie i sercu takie słowa. Oczekiwania to rozczarowania. Wzięłam je sobie do serca i naprawdę żyje się dużo lepiej. Mhm. No tak. Oczekiwania to rozczarowania. Zgadzacie się z tym? Oczekiwania, czyli to są pobożne życzenia tak naprawdę. To jest coś, co jest niewypowiedziane, coś, co jest nienazwane. Tak, to są rozczarowania, zdecydowanie, bo kto może wiedzieć, czego ja oczekuję? Oczekiwania to jest takie czytanie w myślach, w sensie, że oczekiwania są niewyrażone. Tak. Trochę zaklinanie rzeczywistości. Tak, chciałem użyć specjalnie, to zrobię takiego mocniejszego słowa. Wymaganie od drugiej osoby jest rzeczą wskazaną i genialną. Tak, jak najbardziej. Dlatego, oczywiście. Bo jak ja bym był w związku i ta moja partnerka by nic ode mnie nie wymagała, to ja bym myślał, że jej na mnie nie zależy, że ona nic ode mnie nie chce, że w ogóle nie jest jakoś tam zależna ode mnie emocjonalnie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu i generalnie, no w ogóle... Ty tak mocno walisz, to ja tobie też przywalę i przypomnę Jana Pawła II, wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Tak. A ja cały czas mówię o muzowaniu sobie w związku, że wymaganie od siebie nawzajem, jeszcze bardziej stymuluje. Nie, no oczywiście, to, jasne. Tak, znaczy, wiesz co, bo to trochę jest tak, że trzeba sobie uświadomić, że każdy dzień to nowy dzień. Wstajemy rano, tak? No i dzisiaj będzie lepiej, tak? Bo dzisiaj ja zrobię to, czy popracuję nad tym. No i to tak się musi zadziewać. Warto to zdanie sobie pomyśleć. Warto sobie uświadomić też, że, bo mówiliśmy o tej przyjaźni, tak? Wcześniej, że w związku powinniśmy się lubić. Znaczy, jeżeli ja z jakiegokolwiek bądź powodu żałuję czasu swojej żonie, czyli nie lubię jej, albo nie lubię z nią rozmawiać, to już się posypało, tak? Warunkiem dobrego małżeństwa jest to, że ja lubię z nią spędzać czas, lubię z nią rozmawiać i nie szkoda mi tego czasu. Nigdy nie szkoda mi czasu na rozmowę we dwoje, tak? I to jest jakby... Ja nigdy nie zapomnę, jak jechaliście z Krakowa. Mówiłeś, że jechaliście z Krakowa tam ileś godzin, sześć czy ileś? Tak zawsze mam. I nie wiem, czy państwo tam pamiętają, to już dwa razy mówiłem o tej audycji, i Bogdan tak wprowuje do radia i mówi: kurczę, no jechałem te 6 godzin, zaczęliśmy jakiś ciekawy temat, ona miała zupełnie inny pogląd niż ja i to było tak genialne w ogóle poznawanie się, w ogóle myśli mi się rodziły i ona w ogóle ten, w ogóle... I musiałem przerwać rozmowę do tego radia, przejść do państwa mówić, a ja bym jeszcze z żoną pogadał. No to było genialne, ja to pamiętam. Ale wiesz, my na przykład jak tutaj jedziemy, czy gdzieś tam, jak przejeżdżamy samochodem, jakiś taki odcinek, wcale nie taki długi nawet, albo bardzo długi też, kilkugodzinny,
zawsze ze sobą dyskutujemy i zawsze to jest jakaś ciekawa rozmowa i zawsze coś się ciekawego zadziewa, tak? Szczególnie jak coś, na przykład, nie wiem, no tak jak do radia się... Mała zwycięska wojenka musi się obyć, tak? W samochodzie. Wiesz co, to znaczy, to nawet nie chodzi o wojenkę, bo to bardziej chodzi o... Beata nazywa to przegadywaniem. Przegadywaniem, nie przygadywaniem, żeby było jasne, że my tak przegadujemy jakieś tematy i tak gadamy. I wiecie co, że ja nieraz słyszę od ludzi, że oni nie mają sobie nic do powiedzenia i tak dalej. No powiem szczerze, my jesteśmy ze sobą 33 lata, znaczy 30 po ślubie i przed ślubem 3. Ja jestem tak nienasycony tą rozmową cały czas i cały czas jakby mam no, ciekawego rozmówcę, tak, z którym rozmawiam, że no, poszerzamy swoje horyzonty, czytamy, oglądamy różne rzeczy, gdzieś tam, no, to cały czas coś się dzieje, cały czas się to rozwija. Tego ludzie powinni się stymulować nawzajem. No właśnie, ale to chodzi o tą stymulację dokładnie też. Pamiętam, że kiedy poznaliśmy się z Bogdanem, to Bogdan wtedy był bardzo zaangażowany w taki związek, 4 lata był w tym związku i to była wielka miłość jego. No i wyobraźcie sobie, że ta dziewczyna go rzuciła, więc on tak naprawdę był bardzo taki w złym stanie, kiedy ja go poznałam. I tak dopiero później się zorientowałam, że jestem trochę tak na lekarstwo, co było takie dla mnie trudne, tak? No bo jakoś tak oczekiwałabym innego jakby początku. Natomiast w gruncie rzeczy to było bardzo przyjemne, bo właśnie wczoraj tak sobie rozmawialiśmy wracając z mediacji. I pamiętam przy garażu Bogdan powiedział, wiesz co, jak to dobrze, że ja się z nią nie ożeniłem. Co ja bym z nią dzisiaj robił? Ona się nie chciała rozwijać. Z nią by było nudno. Dlatego początki związków nie muszą być idealne. Naprawdę. Tak. A propos oczekiwań, kiedyś pamiętam na liturgii usłyszałem taki fragment, który bardzo dużo mi dał do myślenia właśnie w związku z tym, jaki powinno się mieć stosunek do własnych oczekiwań. To znaczy, dobrze jest nie mieć ich wybujałych, bo one mogą naprawdę prowadzić na manowce. Bardzo mnie poruszył ten fragment z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału, gdzie jest powiedziane, że przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do ziemi obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Doczekał? Nie doczekał. Nie doczekał. Ale jest uważany za patriarchę, za ojca wszystkich narodów, któremu Bóg obiecał, że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie i piasek na plaży. Amen. Ale jego potomstwo dopiero. No, ale nie miał pretensji jakichś specjalnych. No, chociaż z Panem Bogiem całkiem skutecznie się kłócił. Czyli był w relacji. No to dobrze. Umiał wyrażać potrzeby. Ja też pozdrowię kogoś tak przy okazji. Nie wiem, czy słucha. Mój znajomy Mario, taki przyjaciel, powiedział wczoraj, w jakiejś takiej fajnej dyskusji, że o Bogu i o miłości, że są dwie drogi gdzieś tam do miłości, do poczucia Bożej miłości, tak? Że albo się człowiek zakochuje w Bogu na zasadzie, że idzie do zakonu i tam jest ta miłość z Bogiem, albo ta miłość z Bogiem jest wyrażona właśnie przez małżeństwo, którym właśnie ludzie są w małżeństwie takim, tak jak rozmawiamy teraz. No to pojawia się właśnie Bóg i ta najwyższa boska miłość i ta miłość między małżonkami, taka, o której mówimy, z tymi dobrymi intencjami, z tym wszystkim takim dobrem, no to właśnie jest taka miłość Boża w tym momencie, że do siebie nawzajem. Moi drodzy, to teraz będzie piosenka, która lepszą ilustrację muzyczną no chyba nie moglibyśmy sobie wyobrazić. Przeżyłam z tobą tyle lat. Piosenka pod takim właśnie tytułem, który mówi wszystko, a treść jeszcze ten tytuł pogłębi. To za moment, bo przypomnę, że dziś w Nocnych Światłach, w comiesięcznym cyklu na budowie relacji, o tym, czy małżeństwo na całe życie to fikcja czy realizm, rozmawiamy z Beatą i Bogdanem Janowskimi, mediatorami oraz z Michałem Książkiewiczem, psychologiem i trenerem komunikacji. Państwo też jesteście zaproszeni, jak zawsze 7123, SMS-y prosimy kierować na ten numer, rozpoczynając słowem plus, na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. W Nocnych Światłach dziś cykl comiesięczny na budowie relacji.
Małżeństwo na całe życie to fikcja czy realizm? Takie pytanie stawiamy i próbujemy na nie znaleźć odpowiedź. Goście Nocnych Świateł, Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy, Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Dość powszechnie jest wiadomo, chociaż wiele osób tę wiedzę wypiera albo udaje, że nie wie, że ludzie, którzy się rozwodzą, a potem wstępują w ponowne związki, zazwyczaj po raz kolejny wybierają ten sam model, typ towarzysza życia. A zupełnie już sprawą wypieraną coraz częściej jest to, że każdy następny związek trwa coraz krócej i coraz kończy się coraz większymi problemami. Więc to można tutaj z Pawłem Wolińskim, szefem Fundacji Mamy i Taty, o tym kiedyś rozmawialiśmy, dosyć szeroko to argumentował, przytaczając badania naukowe nie tylko z Polski, ale z Europy również i z oceanu. No, to wynika jednoznacznie. No, badania po prostu nie kłamią. Mówią, że jest tak, a nie inaczej i koniec. Że są te schematy, tak? Tak. Że po prostu nie da się od tego uciec. No, że ułudą jest myślenie, że może być inaczej. A jednak się dzieje. No właśnie, to takie słówko jak komplementarność, że bardzo często ludzie się dobierają do siebie tak pasująco, w sensie tak trochę na zakładkę, co nie, tak komplementarnie, uzupełniająco się. To jest jedna rzecz, ale też jest takie coś, że te scenariusze w związkach powtarzalne, to tak jak mówisz, one są, bo to jest, no to jest też z rodzin, na jakich jest ze się wychowanie, to jest, no czynników jest tyle, nie ma co teraz o tym rozmawiać, ale to jest fakt. I teraz albo można mieć kilka rozwiązań, tak, albo się tego bać i na siłę tego unikać, co jest trochę skazaniem się na jakąś samotność albo z jakiejś serii związków. Albo można na siłę szukać kogoś, kto jest totalnie inny niż ten mój schemat, co też jest ciężkie, ale czasem się może udawać, to też zależy od jakiejś tam pracy nad sobą. Ale też uważam tak psychologicznie, że skoro nas ciągnie do pewnych schematów, to po prostu my już znamy te scenariusze, wszystko wiemy, to po prostu my możemy nauczyć się dobrze w tym poruszać, bo to jest część nas. To kogo my przyciągamy, no to jest jakaś część nas. I albo możemy to wypierać cały czas i tylko i wyłącznie szukać kogoś innego niż te schematy, innego, ale tak naprawdę uciekamy od siebie. Albo możemy naprawdę siebie poznać w tym. Poza tym wiemy już, do czego ten schemat powtarzalny prowadzi, jak daleko mogę pójść, jakie błędy popełnia, na ile mogę pozwolić, na ile nie, na ile... To jest naprawdę super, że są te schematy, bo one pokazują nam, wystarczy tylko zająć się nim, pokazują nam, po prostu dają gotowy scenariusz i pokazują nam, co one są, my możemy pod warunkiem, że świadomie się nimi zajmujemy. Świadomie się nimi zajmujemy, tak. Bo, no wtedy bo są w innym przypadku to nie są takie no super. No nie, oczywiście. Ja tak o psycholog to tylko i wyłącznie mówię, praca nad sobą. Tak. No bo też tak naprawdę to szczęście jest w nas. Jeżeli ja nie mam w sobie szczęścia, jeżeli ja nie czuję się osobą spełnioną, to nie ma nikogo na świecie, kto mnie tym szczęściem napełni. Tak. Nawet jeżeli zrobi to chwilowo, to doraźnie, to nie na całe życie. To nagle się okaże, że jednak nie spełnia moich oczekiwań, no więc mogę szukać dalej. Jak ktoś robi to doraźnie, tudzież my robimy sobie kimś to doraźnie, tak, to możemy się od tego po prostu uzależnić, kropka. Ja od wszystkich doraźnych używek. I dlatego mottem naszej fundacji jest: chcesz być szczęśliwy? To bądź. Wojtek pisze na Facebooku: małżeństwo na całe życie nie jest możliwe. Małżeństwo jest tylko i wyłącznie na całe życie, bo składa się przysięgę, która o tym mówi. Jeśli małżonkowie przestają żyć jak mąż i żona, to małżeństwo nadal trwa, nie przestaje ono istnieć, ale męskość mężczyzny i miłość kobiety staje się fikcją. Podczas składania przysięgi wyraźnie stoi napisane: ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszcza aż do śmierci. Wykluczamy nieświadomość o czekających nas obowiązkach, jakie się z tym wiążą, bo o tym też jest mowa, zanim zawrze się związek. Można się okazać co najwyżej kłamcą i cieniasem, delikatnie rzecz ujmując. Nie ma opcji, że nie wyszło. Wyjść to se może na piwo, a małżeństwo to poważna sprawa na śmierć i życie i aż do śmierci. Koszula ze spodni też wychodzi. Tak. Albo słoma z butów. Ja też myślę sobie, że bardzo często rozumiemy to nie opuszczę cię aż do śmierci w sensie takim dosłownym. Nie wyjdę, w nowy związek nie wstąpię, nie zamieszkam gdzie indziej. Natomiast bardzo często właśnie ludzie opuszczają się emocjonalnie. Ludzie zostawiają dachem, ale się opuścili. Tak. I to jest tak naprawdę opuszczenie drugiego człowieka, czyli nie bycie z nim, nie tworzenie z nim właśnie tej wspólnoty, wycofanie się. To jest opuszczenie. Wydaje mi się, że też ważne jest, myśmy o tym dużo mówili, kiedy prowadziliśmy takie kursy przygotowawcze dla narzeczonych, że to, że cię nie opuszczę aż do śmierci, to jest przysięga każdego z nas. I warto zwrócić uwagę, że tam nie ma żadnego warunkowania.
Tam nie ma, że nie opuszczę cię, chyba że mnie opuścisz ty pierwszy, albo nie opuszczę cię, chyba że coś tam. Chyba że ktoś mi się bardziej spodoba, tylko jest jest powiedziane, nie opuszczę cię aż do śmierci, koniec, kropka. I nie ma nic dalej. I teraz, kiedy prowadziliśmy te właśnie zajęcia z tymi młodymi ludźmi, bardzo młodymi albo tak średnio młodymi, to często pojawiała się taka wątpliwość, no zaraz, chwileczkę, no a jak on mnie zostawi, to co ja mam sobie z tym zrobić? Albo jak ona odejdzie, jak sobie znajdzie kogoś innego? To cię też nie zwalnia z przysięgi. Przysięga jest przysięgą, tak? No, jakby jeśli ślubujesz, znaczy ślubowanie dokładnie nie przysięga, no tak się mówi, że przysięga, tak? Jeżeli ślubujesz, że nie opuścisz, nie ma tam warunków. I teraz, jeżeli my sobie to założymy, to ja już też chyba o tym mówiłem, bo to nie jest więzienie, to nie jest ograniczenie. To jest pewnego rodzaju uproszczenie, dlatego że dla mnie na przykład życiowe, ponieważ ja jestem zwolniony z tego, że się teraz będę zastanawiał, czy lepiej by mi było z Zosią, czy z Krysią. Nie mam tego już. Ja się nad tym nie zastanawiam, ponieważ złożyłem ślubowanie żonie i teraz cały swój wysiłek wkładam w to, żeby to był udany związek. Raz wychodzi lepiej, raz gorzej, są wzloty i upadki, wiadomo, ale nie mam takiego zastanawiania się nad tym, czy to był dobry wybór na przykład. Nie, jakby się tym zastanawiał, no to w ogóle... No to w ogóle upada, prawda? Tak. Nie ma to żadnych szans. To uchodzenie w związek polega. Na zasadzie, bo to się rozgada najwyżej. Żeby się nie trzeba było nad tym zastanawiać, tak? Że jestem z tego zwolniony, z takiego zastanawiania się. Nie muszę. Nie jestem modny. Chociaż, powiem, pracowałem przez wiele lat w takiej branży, że jak na przykład przyszedłem do nowej firmy i powiedziałem, że mam troje dzieci, to zapytali mnie, a z iloma żonami? Aha. O, ja sprowokuję. Miałem sprowokować was przecież, bo przez przerwę, proszę państwa, są takie rozmowy, że hej. Bogdan, który jest artystą, Jezusie, malarzem, maluje akty. No. Maluje akty. A żona na to samochody patrzy. Rozebrane na części. Na to patrzy. Tak. Nie, chciałem się spytać was, jako właśnie małżeństwo z takim stażem 30-letnim. Jak to jest z tym właśnie, że mężczyzna, czy tudzież kobieta ogląda innych mężczyzn, czy mężczyzna się ogląda z innymi kobietami? Jak to funkcjonuje w takim małżeństwie, związku? To jest... Znaczy, u nas jest szczerość. Znaczy, nam było chyba łatwo od początku, dlatego że Bogdan maluje portrety, maluje pejzaże, maluje też akty. I zawsze gdzieś te akty kobiece u nas w domu były. I my często też oglądamy sobie ludzi i oglądamy sobie kobiety i oglądamy sobie mężczyzn. Ja szczególnie lubię oglądać kobiety. Lubię się zastanawiać, jak one żyją, kim one są. Lubię oglądać też młode dziewczyny. To jest też tak naprawdę, że w związku bardzo ważna jest ta więź i to przekonanie, że jestem jedyną kobietą w życiu mojego męża, którą on kocha. Natomiast jak ja miałabym sobie poradzić z tym, że mój mąż patrzy na młode dziewczyny, gdybym nie miała tej pewności. To są takie sytuacje, kiedy oglądamy sobie, idziemy po ulicy, na przykład i mój mąż mówi, patrz jakie nogi. O, ale rany, rzeczywiście, jakie nogi. I my gdzieś rozmawiamy o tych nogach. Super. To nie jest problem. Ale poczekaj, tak? bo ciekawsze ja nie jest chciałabym... to, poczekaj, kiedy to Beata mówi, ty patrz jakie nogi. Tak, tak. To jest ciekawsze. Znaczy, dla wielu ludzi jakby niedopuszczalne coś dokładnie. Takiego, tak? Coś, co wydaje mi się tylko, że to, że Beata się obejrzy za kimś, czy ja się za kimś obejrzę, to jakby nic nie zmienia, tak? No, to jest trochę na zasadzie takiej, jak się oglądamy, nie wiem, za ładnym kwiatem, albo za jakąś, no, widokiem jakimś ładnym, po prostu ładny widok i tyle. I mam takie powiedzenie dla takich ludzi, którzy mają z tym kłopot. Na przykład, nie wiem, kobieta jest zazdrosna o mężczyznę, który się ogląda za dziewczynami, tak? No nic dalej nie robi, tyle się ogląda, albo podziwia i mówi, o, no, ta jest ładna, czy tamta jest ładna. To ja mam takie coś, takie powiedzenie. To, że się jest na diecie, nie znaczy, że nie można zajrzeć w menu. Ja pamiętam, jak kiedyś, to przed wielu laty, jeden młody ksiądz opowiadał nam, że ma z tym problem, ponieważ idąc ulicą, jako mężczyzna, ogląda się za kobietami. No i tak po prostu na zasadzie ładna kobieta. Ładna kobieta. No i zwykle chodził po cywilnemu, więc jakby no, idzie sobie młody chłopak ulicą i czasami mu się tam głowa kręci na prawo i na lewo. Ale kiedyś idąc na Placu Konstytucji, szedł w sutannie. Zapomniał o tym. Obejrzał się za piękną dziewczyną i wtedy spotkała go
taka kara, ponieważ pewna starsza pani wbiła w niego wzrok z takim ogromnym zgorszeniem, słuchajcie. No. I po prostu nie wiedział, bierze został wszystko, spopielony. Co ma ze sobą zrobić. Został spopielony. No tak. Ja chciałem powiedzieć jeszcze, można? Proszę. O tym, wcześniej mówiłaś też takie coś, że o tym, że najlepiej coś, że ktoś się może starać i chcieć najlepiej, ale może, ale ta osoba druga w związku może tego nie widzieć, że ten ktoś się stara i chce najlepiej. Tak? To nieważne. Chodzi o języki miłości, że, że jak państwo sobie, no, jak państwo sobie chcą porozwijać się w związku, to proszę sobie wpisać gdzieś tam w Google'ach czy coś, języki miłości. Jest bardzo fajna taka prosta metodologia, że jest, akurat tam jest nazwane, że jest 5 języków. Chodzi o to, że po prostu, że my wyrażamy do siebie swoje zaangażowanie, uczucia, po prostu wyrażamy tą miłość w jakiś sposób i albo wyrażamy ją różnym kodem znaków, tak? Albo wyrażamy ją poprzez czyny i są ludzie, dla których ważne są czyna, nie słowa, tak? Są ludzie, dla których bardzo ważne są słowa, że ktoś może czynić bardzo wiele, ale jeśli ten czyn nie jest dla mnie okraszony tym słowem... Albo jakimś innym gestem. Nie, teraz ja mówię właśnie tak precyzyjnie. Słowem, to w tym momencie, no, nie do końca ten, no to poznawczo i w pełni wiem, że ten czyn i wiem, że kochasz i tak dalej, ale bez tego słowa ja tego jeszcze nie czuję do końca, bo to jest język miłości. Jest też język a propos prezentów, takiego właśnie adorowania kogoś poprzez takie różne takie malutkie takie prezenciki, jakieś takie upominki, jakieś takie dary. I to też jest język miłości. Też ktoś może żyć z osobą, która będzie mówiła, że kocha. Codziennie od rana do wieczora zalewała miłością, ale ten partner, partnerka będzie o tym wiedziała, ale nie będzie tego czuła, bo ten język miłości nie będzie wyrażony. Warto w sobie rozpoznać języki. Jeszcze ostatnio, dobra? Jest też język, oczywiście, jest język przytulanie, czucie, czyli po prostu ktoś może potrzebuje przytulania, dotyku i język czasu, czyli poświęcanie sobie czasu, że ktoś może potrzebować po prostu poświęcania czasu, że mam czas tylko dla ciebie. Już tak się przyspieszyłem, bo tutaj to poświęcimy teraz sobie czas. Krótką przerwę robiąc, robimy sobie jakoś tutaj after party, gimnastykę albo umysłową, przedyskutujemy wątki szybciutko, bo teraz przerwa na muzykę i do państwa wrócimy za moment. Przypomnę, że dziś Nocne Światła, w których cykl comiesięczny na budowie relacji. Małżeństwo na całe życie, to fikcja czy realizm? Na to pytanie próbujemy znaleźć odpowiedź. Goście programu Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy, Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Państwa, jak zawsze zapraszamy, 7123, na ten numer ślemy SMS-y, rozpoczynając słowem plus, na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. W Nocnych Światłach cykl na budowie relacji. Goście programu Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy, Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. A rozmawiamy o tym, czy małżeństwo to na całe życie to fikcja czy realizm. 7123, ten numer czeka na SMS od państwa. Prosimy rozpoczynać się słowem plus, na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Jeden z SMS-ów brzmi tak: a w moim związku nie ma takiej rozmowy. To myślę w nawiązaniu do tego, co Beata mówiłaś o tym opuszczeniu, że ludzie są w stanie się opuścić, będąc ze sobą w gruncie rzeczy. To nie konweniuje z tym. Co mam zrobić, żeby tak było? Mój mąż jest w domu tylko na weekendy, pracuje za granicą, boję się o nasz związek. No tutaj jest rzeczywiście to, no, utrudniony odległość. Kontakt, prawda? Zdecydowanie. I jeszcze wyobrażam rozumiem, sobie... że nie da się do męża pojechać i tam być z nim. Musi być to określone dla mnie. Czy musi być? To jest tylko teraz moje zdanie. Jakimś celem dalej, bo tak bycie w takim związku, które jest takiej odległości, w takim właśnie obiektywnym, niesprzyjającym konfiguracji takiej właśnie, no okej, tylko że warto mieć, żeby gdzieś ten cel był, tak, że jakaś taka ta wizja przyszłości gdzieś tam wspólna, czy ten jakiś cel, do którego się wspólnie dąży, bo musi coś ich łączyć. Tak? O właśnie, to wybacz, że ci wejdę słowo. Padalec napisała na Facebooku tak. Bardzo mi się podoba ten padalec. W ogóle lubię padalce, bo one są bardzo wdzięczne. Tak. Tak napisała? No, tak, ale mówię o tych takich pozających. No. Przepraszam, nazwisko takie. No nie wiem, padalec z Warszawy, tak się podpisuje. Bardzo mi się to podoba, ten padalec z Warszawy, naprawdę. Sam nie wiem, czy bym nie chciał się tak podpisywać. Ale już nie mogę. Pisze tak padalec. Małżeństwo na całe życie jest możliwe tylko wtedy, kiedy są wspólne działania.
Rozmowa, czułość, zrozumienie i nieponiżanie się nawzajem trzeba dostosowywać do siebie nawzajem za każdym pojawieniem się sytuacji kryzysowej lub konfliktowej. O tym tu rozmawialiśmy. Ale rzeczywiście te wspólne działania, rozmowa, czułość, różne języki miłości. Tak, ale do tych języków miłości to trzeba sobie uświadomić taką rzecz, że poznaje się mężczyzna z kobietą i to są różni ludzie. Jakby, jeżeli sobie ułożymy w głowie, że to tak jakby się obcokrajowcy poznali, którzy nie znają nawzajem swojego języka. No to świetnie, że to mówisz, Bogdan, bo Jola pod spodem dopisuje, pod to właśnie myślą tak. To jak zatem pani myśli, pisząc o tym, co czytam wyżej, najpierw przysięga do zgodnej miłości, a potem zacząć się dopasowywać do siebie? Czegoś tu nie rozumiem. Tak. Tak, właśnie, bo poznajemy jakby, można by tak powiedzieć, obcokrajowca. To posługuje się innym językiem niż my. My posługujemy się innym językiem niż on. Z innej kultury, z innego rodu. Inna kultura, tak. W ogóle inna historia. Gadamy z Norwegiem inne. Albo Azjatą. Tak jest. I teraz mamy całe życie... chemia, te hormony i tak dalej mówią nam on czy ona. A po 3 miesiącach? Nie. I teraz jeżeli podejmujemy decyzję, że dobra, to on czy ona, zgadzamy się z tym, no to teraz mamy całe życie na naukę tego języka obcego. Czyli uważne słuchanie, tłumaczenia nawzajemne, znaczy to, co mówiłeś o tych językach miłosnych. No, jeżeli ludzie mają jakikolwiek staż małżeński, nawet tygodniowy, i nie znają swojego języka miłosnego, to już błąd. Znaczy, to jest temat pierwszy, który powinni sobie opowiedzieć. Wcześniej powinni się poznać językiem miłości. Oczywiście. Mało tego. Dalej bym powiedział, w następnej kolejności, jak mówię do ciebie kocham, to co ja właściwie do ciebie mówię? Co mam na myśli? A jak ty do mnie mówisz, że kochasz, to co ja rozumiem przez to, że ty mówisz do mnie, że kochasz? To trzeba sobie powiedzieć. I to trzeba sobie powiedzieć, to trzeba sobie od razu wszystko wyjaśnić na początek. Potem już będzie tylko lepiej, bo to się będzie wszystko układało, bo im więcej będziemy znali tego języka, tym wzajemnego, tym więcej będziemy mogli z sobą rozmawiać, lepiej się poznać. Jedno tylko zdanie. Im więcej poznawania siebie, tak? Im więcej znamy siebie, tym bardziej lepiej możemy stworzyć tą tak zwaną instrukcję obsługi siebie, tak? I teraz proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, że sobie poznają się dwie osoby. Jedna gdzieś tam mniej więcej wie, czego nie chce, wie czego... Ma jakąś... Do tyle siebie się poznała, że gdzieś tam ma ten zarys chociażby instrukcji obsługi siebie. Druga osoba też ma. Obydwie te osoby chcą sobie dać te instrukcje, czynnie je przyjąć, czynnie zrozumieć, czynnie dać nawzajem. Naprawdę można się bardzo szybko dogadać, no. Albo wiesz co, bo... Ja nie wiem, co ludzie robią w okresie narzeczeństwa na przykład, bo ja uważam, że to ten okres takiego przygotowania do ślubu to jest czas, kiedy właśnie sam siebie poznaję, bo małżonki jeszcze nie mogę poznać tak jakbym, znaczy narzeczonej wtedy, tak? Tak jakbym chciał, ale sam siebie poznaję. I jak ja słyszę takie opowieści, na przykład para narzeczonych siedzi przy stole i opowiadają, że no jechali samochodem, pokłócili się i on otworzył drzwi z samochodu i kazał jej się wynosić. No i ona wyszła z tego samochodu, on pojechał dalej. No i co? Pytam no łapać się. Innego męża na to. No i co dalej? Ale oni razem przychodzą, tak? Czyli jakby... No to myślę sobie, no dobra, jeżeli teraz jego stać na taki numer, to dziewczyno, czego ty szukasz, tak? W takim związku. Że gdzieś... Może się innych doznań. To poznawanie tego drugiego człowieka i poznawanie siebie... jest bardzo istotne w tym wszystkim i na tym się powinniśmy skupiać. To o to chodzi. No bo teraz, jeżeli my nie dostaniemy tej instrukcji obsługi drugiego człowieka, to narażamy się na to, że zaczynamy dawać drugiemu miłość według własnej koncepcji. Tak. Czyli ja wiem, co to jest miłość. Ja wiem, jak należy kochać. Przecież mówię zrozumiale, tak? Oczywiście. Tylko, że dla niego to może nie być miłość. Ale dla niego to może nie być miłość. Jeszcze to ja coś dodam też właśnie tak psychologicznej wersji. Jak na przykład sobie jest sobie dzieciątko, tak, w jakiejś rodzinie to dziecko się uczy, widzi tą relację swoich rodziców, którzy ze sobą się non-stop kłócą. Jest bitwa w domu, jest non-stop kłótnie, jakieś takie, jakieś patologiczne. Po prostu takie kłótnie, ale takie właśnie przy dziecku i też takie rozdzielanie szat, trochę takie szantażowe, no kłótnie. To naprawdę taki młody człowiek, który no jakoś tego nie ogarnął w sobie, to bardzo często ma taką strukturę, że związki, że dla niego poczucie, że związek to jest duże emocje, które są w kłótni. Teraz to tłumaczę, że ja mam poczucie tego, że ktoś we mnie jest zakochany i zaangażowany wtedy, kiedy czuję, że on boi się mnie stracić.
Więc, żeby to poczuć, prowokuję te kłótnie, albo znajduję sobie, tak jak pytałeś, jaki ma zysk z tego, że on ją zostawia na ulicę, tak? Tak. Ludzie szukają różnych rzeczy, bo mają nieprzerobione to, jak ta miłość wygląda, jak to się ma wszystko formować. I są właśnie osoby, które gdzieś, kiedy są takie co chwilę takie skrajności, że doprowadzają do momentu, kiedy ktoś, kiedy one widzą, że ktoś się boi ich stracić, to wtedy dopiero one czują, aha, to znaczy, że on jest zaangażowany. I to też jest no, złe połączenie tak w mózgu a propos tworzenia związku i to też trzeba sobie czyścić, ale ja tak informuję, że to jest naprawdę... Ja teraz powiem coś z drugiej, znaczy zupełnie inne rozumienie, bo powiem, mówisz o tym takim przykład. Upewnianiu się w tej miłości i tak dalej, powiem, że dla mnie na przykład takim dowodem miłości, można by powiedzieć, mojej żony jest sytuacja, w której na przykład proszę ją o herbatę, a ona mówi nie chce mi się. Dla mnie jest to, dlatego jest to dowodem miłości, że to jest dla niej bezpieczna relacja, gdzie ona może sobie na to pozwolić. I ona wie, że ja się za to nie obrażę, chociaż często... Musieli się to przegadać właśnie. Znaczy to nie porozmawiać o tym, tylko przegadać. To są lata, lata. I teraz bardzo często mojej żonie się zdarza na przykład, że mówi, nie chcę mi się, ale ci zrobię, bo cię kocham, tak? A tylko, że to, że może sobie na to pozwolić, to dla mnie jest takim dowodem, że jest dobrze. Trzeba sobie trochę uświadomić, że ten język wspólny, wspólne pojmowanie pewnych rzeczy musi zająć trochę czasu ta nauka. Że to nie jest tak teraz, że nagle, tak jak Beata wcześniej mówiła, zapisujemy się do ekskluzywnego klubu i nagle jest wszystko hura i optymistycznie. Bo hura optymistycznie będzie przez jakiś czas. Potem się wszystko zawali, i potem trzeba będzie zacząć tą budowę tak na poważnie. No do 6 miesięcy jest. Tam wypełniłem wtedy 3, to był błąd. Nie, to nawet kilka lat jest, wiesz? Ale nie, ta chemia taka, wiesz. To jest nawet do kilku lat. Tak? Tak. Widzisz, tak ma starą. Do 3-4 lat mówią, że jest. Tylko potem, no potem dopiero zaczyna się ta... Generalnie w każdej relacji zawsze jest wiosna, lato, jesień. Nie można doprowadzić do zimy po prostu. I teraz jesień już trzeba wiedzieć, że aha, znów musi wiosna nadejść. Bo jak zmrozi, to możemy się nie wydobyć z okowów lodu. Tak. Moi drodzy, parę SMS-ów przyszło dotyczących kursów przedmałżeńskich, o których tutaj rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie. Jeden z nich brzmi tak. Uczestniczyliśmy jako narzeczeni we wspaniałym weekendowym kursie małżeńskim. To chyba jest odpowiedź na moją krytykę, której poddałem takie kursy, przynajmniej taki, którego byłem świadkiem. I dalej pisze autor bądź autorka SMS-ów, tak, SMS-ów. Tu chodzi o jakość, a nie ilość, a niestety jest dużo kiepskich kursów. No, to prawda. Jeżeli jest takich sporo, jakie widziałem, no to myślę, że może tak być. Ale jest jeszcze jeden, Justyna napisała, dzieci, które idą do komunii, przygotowują się do niej cały rok. Jeśli komuś na mnie bardzo zależy i chce ze mną spędzić resztę swojego życia, to na całoroczny kurs przedmałżeński powinien się zgodzić. Powinien. Powinien, no. Ale są tacy, którzy nie godzą się nawet na ślub, bo chcą żyć po prostu na kocioł łapę. Tak zwaną, no. Tak. I to jest pytanie, czy ten człowiek mnie kocha, prawda? Ciekawostka, w Danii to się nazywa życie po polsku. Naprawdę? Tak. Wow. Trzeba zrobić będzie dziennikarstwo śledcze. Skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło. Bo jak z... chyba w okresie międzywojennym albo w okresie zaborów ludzie uciekali z Polski, tam ten eksodus był taki. I w Danii było, zdaje się, że to było z protestantyzmem bodajże związane, że tam ciężko było o ślub po prostu dla katolików i oni nie brali ślubów, po prostu żyli bez ślubów ze sobą. No być może jest to też pokłosie roku 68. Nie, to jest masowej emigracji tam znacznie, do Danii. Znacznie wcześniejsze. No, ale ciekawa sprawa. Oczywiście. Ja też myślę na temat tego ślubu, o którym mówisz, Pawle, że w tej chwili coraz więcej dziewczyn znam, spotykam, które nie mają z tym problemu, żeby powiedzieć chłopakowi, słuchaj, ja potrzebuję, żebyś ty się ze mną ożenił. Bo gdzieś w naszej kulturze jest to takie zakorzenione, że teraz ta dziewczyna ma czekać, aż on się oświadczy, aż on się zdecyduje, tak? I kiedyś byliśmy w audycji radiowej z jedną dziewczyną Miry Jankowskiej, która mówiła, że przez 7 lat bała się zapytać swojego narzeczonego, czy się z nią ożeni. Bo gdzieś przeczuwała, że być może on powie, że nie ożeni się z nią. I po 7 latach odważyła się i go zapytała. Na co on powiedział... coś ty, nie mam zamiaru. I wtedy to był tak naprawdę koniec tej relacji. Czyli gdzieś
ważne co ty jest... Co zgłupiałaś, to mniej więcej tak brzmiało. Tak, tak to zabrzmiało. Czyli tak naprawdę warto jest sobie uświadomić, że teraz, jeżeli ja traktuję życie poważnie, to teraz mam się upewnić, że ten drugi też traktuje życie poważnie, a jak traktuje poważnie, no to po czynach się poznaje, tak? Nie po słowach, nie po obietnicach. No. Jest taki bardzo fajny cytat Słowackiego. Obdarzając kogoś uczuciem, trzeba brać odpowiedzialność za uczucie, jakie się nim wzbudza. No to też Lis z Małego Księcia powiedział, że jesteś odpowiedzialny za coś, co oswoiłeś. Dokładnie tak. No tak. Ale wiecie co, a propos tego, o czym tu mówimy, to trochę może taki poboczny związek, ale z tym ma, co jest główną myślą tematu i te myśli, które tutaj też podejmujemy. Wczoraj bardzo piękne świadectwo po programie napisała Julita. Rok temu to było właśnie ostatnie wydanie Nocnych Świateł przed wakacjami. Odcinek audycji był z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem i zadałam pytanie na Facebooku. Było mi dane słuchać na żywo. Nie sądziłam, że pytanie zostanie przeczytane. Dla mnie to był szok. I ksiądz Pawlukiewicz mi na nie odpowiedział na antenie, a pytanie było o tematyce damsko-męskiej, a mianowicie czemu razem nie należy mieszkać przed ślubem i na temat czystości. I ksiądz mi tak ładnie odpowiedział, że mnie coś tknęło w środku i już nie mieszkam z chłopakiem na dłużej i nie mając ślubu, w ogóle nie mieszkam z nim. Czekamy do ślubu, żyjemy w czystości każdego rodzaju i jesteśmy szczęśliwi. Chwała Panu. No więc, rzeczywiście jest coś takiego, co ludziom mówi, że warto zainwestować w swój związek. Że to nie jest jakaś historia, która się dzieje na łapu capu i że najważniejszą rzeczą jest ten ślub, a potem to zobaczymy, co... No, potem to stajemy się jednym ciałem, więc to jest najważniejsze. No. Znaczy, wiesz, ja kiedyś się nad tym zastanawiałem, tak, bo też zadano mi podobne pytanie, chyba na tym właśnie kursie przedmałżeńskim, nie pamiętam dokładnie, ale chodziło o to, że no, dziewczyna mnie zapytała, no ale jak ona ma wyjść za kogoś, nie sprawdzając go, że tak powiem, no w sensie tym fizycznym, seksualnie, erotycznym, no, seksualnym, tak? No, no dobrze, pytam, no a jeżeli to nie jest ten, jeżeli się w tym, no spróbujecie, no nie ten, to co dalej? No to spróbuję z innym. Ale i, to ilu wypróbujesz, zanim dojdziesz do wniosku, że to próbowanie nie ma sensu? Bo to jest... To samo słowo o tym próbowaniu jest jakby obarczone takim głupim błędem, no bo jeśli chcesz spróbować... To nie idziesz do końca. To nie idziesz do końca, to po pierwsze, ale po drugie, znaczy, tylko chodzi mi o to, że możesz tak próbować i w końcu kim jesteś, jak tak próbujesz? Iluś tam mężczyzn czy ileś kobiet już masz za sobą, no bo cały czas próbujesz, tak? To w końcu... No to kim ty jesteś? Życiowe laboratorium. Życiowe laboratorium, tak? Że gdzieś to jest jednak tak, że... To jest taki argument, moim zdaniem, taki racjonalistyczny, bym to powiedział. No ale widzisz, w tym laboratorium chemicznym, którym się robi eksperymenty, to wychodzą związki chemiczne o dużym stopniu trwałości. Natomiast przy takim próbowaniu, to trudno sobie wyobrazić związki. Związki trwałe. To raczej mało prawdopodobne, żeby coś z tego, żeby było. Krótką przerwę zrobimy. Dzisiaj, moi drodzy, pozwoliliśmy sobie troszeczkę przeciągnąć program, a to z tego względu, że pierwsza część audycji była poświęcona na reportaż, na pewną sprawę, która, jak Państwo słyszeliście, jeżeli trwacie od początku z nami, jest sprawą interwencyjną. Zachęcam, żeby zapoznać się z tym na Facebooku Radio Plus, drugi post od góry. Tam, nie powtarzając całej historii od początku, zobaczcie, w czym rzecz, przepraszam. Natomiast za chwilkę jeszcze wrócimy na moment, na jedno wejście. Dzisiaj, przypomnę, w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, czy małżeństwo na całe życie to fikcja, czy realizm. Goście Nocnych Świateł, Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy, Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. I ostatnia okazja, by do nas napisać, 7123, SMS-y na ten numer ślemy, rozpoczynając słowem plus, na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. 4 minuty po pierwszej. Wyjątkowo dzisiaj ostatnia część Nocnych Świateł nieco później, z przyczyn, o których mówiłem przed momentem. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze z nami pozostaną. Ostatnia część i ostatnie paręnaście minut. Rozmawiamy w cyklu Na budowie relacji o tym, czy małżeństwo na całe życie to fikcja, czy realizm, razem z gośćmi programu Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy, Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji.
Tutaj taki SMS napisała Hania, bo przypomnę, 7123, ostatnia okazja, by do nas napisać SMS-em na ten numer, rozpoczynając słowem plus, albo na Facebooku w komentarzach na profilu Radia Plus. Hania pisze, czy to możliwe, że po 25 latach można przestać kochać, czy się nigdy nie kochało, bo mąż mi właśnie tak po tylu latach powiedział, a ja na to, to ty mnie nigdy nie kochałaś. Ja sobie tak naprawdę tego ludzie nie... Ludzie się ranią słowami. Ludzie się ranią. Poprawkę na to, no. Tak, masz rację, że to wcale nie musi być tak, że naprawdę, że nie kocha, tak? Albo, że nie kochał, to wiadomo, że kochał. Mhm. Albo po prostu, a to, że teraz, nie wiem o co chodzi, ale takie słowa, że ktoś mówi, nigdy cię nie kochałem, ludzie się ranią słowami, tak? Słowa mają moc, ludzie o tym wiedzą i ludzie się ranią słowami. Albo o tym nie wiedzą, że mają słowa moc i po prostu rzucają tak o... Ale to... Ja bym w ogóle nawet takiej myśli nie brał pod uwagę, że on mnie nigdy nie kochał, tak? Tak, to jest... Zgadzam i się tyle, z tobą. Story, tak zamykam od razu, ale to w ogóle... Nie, ale ja zgadzam się z tobą, to no. Tak... To jest... A propos słów, ludzie mówią. To z kolei drugim biegunem jest milczenie. I Anna pisze w SMS-ie tak. My potrafimy także ze sobą milczeć. Wcale to nie jest deprymujące i coraz bardziej się kochamy. 30 lat po ślubie. Pozdrawiam, Anna. Anno... I to, ciebie, i słuchacze, właśnie... pozdrawiam. Milczy się w intymności, także to jest tak. Głębokie. To jest wyższa szkoła jazdy właśnie. W dobrym związku, w dobrej relacji, kiedy ludzie milczą, to nie jest niezręcznie, to nie jest trudno. Znaczy, mogą sobie na to pozwolić, bo tak. Tutaj Michał mówiłeś o tym, że my na przykład jak jedziemy samochodem, to gadamy, tak? I całą drogę, i tak jest, że my dyskutujemy, ale zdarzają się takie trasy, że gdzieś jedziemy i Beata mówi, wiesz co, zmęczona jestem... Nie będzie ci przeszkadzało, jak sobie pośpię. Jest cudownie. I ona sobie tam śpi z boku, wiesz, czy drzemie. I jakby nic się nie dzieje. Znaczy, bo to jest no, wyższa szkoła jazdy, ale chodzi o to, że to mi nie ucieka w żaden sposób. Ja wiem, że to nie jest dlatego, że nie mamy sobie nic do powiedzenia, że to nie jest dlatego, że nie chcę z tobą gadać, tak? Tylko czasem też człowiek chce pomyśleć. No, bo to jest tak, że jak ludzie ze sobą czują się dobrze, to nie muszą zagadywać. I właśnie patrzą przez przykład zagrożeń, jakieś cisza, tak, znaczy, że coś tak. Tam, albo jak on teraz wrócił do domu i nie chce ze mną gadać, bo za nim cholera nie minie, to ja wtedy będę myślała o tym, albo myślał o tym, że na pewno to dotyczy naszego związku, a potem coś przemyśliwuje, na pewno... Tak. To nie, to tak też nie można myśleć. Tak samo jak milczenie spowodowane gdzieś jakimś, jakąś kłótnią, czy jakimś takim nieporozumieniem, to bierna gdzieś agresja też, wtedy jest. Tak, ale to, wiesz, ale to ja myślę, bierna agresja oczywiście, jeżeli ktoś się obraża, tak? Natomiast generalnie rzecz biorąc, czasem, no, ktoś może nie mieć nastroju, ktoś nie, może nie mieć ochoty, tak? Ktoś może być zdenerwowany, coś może mu się nie podobać i ma do tego prawo i teraz nie o to chodzi, żeby go nagabywać. Ale rolą teraz... tej osoby, która ma do tego prawo jest zrobienie, to, że ja zawsze powtarzam, że możesz robić wszystko, ale zrób sobie na to przestrzeń, tak? Jeśli ty masz potrzebę teraz milczeć, bo nie masz nastroju, mimo to, że już kłótnia minęła, się pogodziliśmy jakoś tam, to zrób sobie przestrzeń na to, byś mógł wyjść, albo byś mógł milczeć i tak dalej, a nie po prostu przed faktem dokonanym postaw tą osobę, no i co? To wiadomo, że ta osoba będzie się czuła niepewnie i tak dalej, więc jak ktoś chce robić cokolwiek, no to po prostu musi przestrzeń sobie na to zrobić. No. Wiesz, ale ja mówię o tej sytuacji, kiedy tak naprawdę jeszcze nie ma jeszcze wyjaśnień i kiedy na przykład właśnie u nas jest to, co zacytowałeś, Bogdan mówi, czekaj, niech mi cholera minie, tak? Czyli gdzieś ja mam tą świadomość, że no, jest zdenerwowany, tak? I właściwie no, ma dojść do siebie w gruncie rzeczy. Ale to jest i trzeba wasz kod znaków, to jest jakiś cytat z filmu, który lubicie. To jest już takie skonfigurowany, taki fajny kod znaków, wasza metafora, silnie zakorzeniona, pozytywnie kojarzona i to jest i to jest okej. Takich metafor można, no jak się człowiek żyją sobie, czy pary, czy żyją, po tygodniu może to wyrabiać. No to ludzie, jak się z sobą żyją, poznają się i tak dalej, no to zaczynają używać swojego kodu znaków, tak? I pieszczotliwe słowa do siebie. Przecież są różne w związkach. Tak. Tak samo to, co wy macie i z różnego cholerą. Rodzaju znaki, tak? Tak, tak. A to jest właśnie to, o czym też mówiłem, takie niewerbalne. Ponieważ oboje posługujemy się obcymi językami, bo jesteśmy z obcych krain, tak? No to stwarzamy nasz język wspólny, tak? Żebyśmy mogli się porozumiewać. Ale właśnie po to właśnie są te rozmowy. Właśnie po to jest to poznawanie siebie nawzajem. Takie uwspólnianie trochę też. Tak? To a propos takiego niewerbalnego kodu, kiedy denerwowałam się, że chłopcy rozrabiają, to zawsze Bogdan pokazywał mi takie dwa paski na ramieniu. To znaczyło nie bądź sierżant. O,
Super. Tak? Ja wtedy wiedziałam, kurczę, chyba jednak trochę za daleko. Sierżant Biaderny? Beata, nie wyobrażam sobie no, ale poważnie, nie? Poważnie. A ja tak, Beatka może. Bogdan mówił mi też zawsze, że słuchaj, zostaw, chłopaki tak mają, tak? Bo ja, dla mnie to było nieoczywiste, że tak dzieci mają tak rozrabiać albo psocić. Nasi chłopcy kiedyś zrobili, wybuchać. Słuchajcie, coś takiego, że wszystkie nici i wszystkie wełny z całego domu wzięli i w swoim pokoju zrobili taką pajęczynę, ogromną pajęczynę na cały pokój. Chłopiec, to pomyślał, pajęczynę. Tak, od łóżka piętrowego do okna, do lampy. Szafy, do lampy. Super. Ja po prostu otworzyłam drzwi i wpadłam w pajęczynę. Twórcze macie potomstwo. Szalenie twórcze. No, nasze dzieci poszły kiedyś do łazienki i kiedy poszedłem wyjąć je, bo byli jeszcze mali chłopcy pod prysznicem, więc poszedłem ich wyjąć pod prysznicę, otwieram drzwi i mam białą ścianę przed nosem i skustanem jak głupi po prostu, a to była piana. Wszystko, co było w łazience, co się pieniło, tak długo bełtali, aż cała łazienka wypełniła się moja białą. Moja krew. Super. Było śmiesznie. Tak, wtedy Bogdan pokazał, nie bądź sierżant. I ja jestem mu bardzo za to wdzięczna, dlatego, że tak naprawdę dzisiaj możemy to opowiadać jak jakieś anegdoty, nie było z tego powodu awantury. No i było nawet zabawnie. Poza tym, że z tą pianą to rzeczywiście nie wiedzieliśmy, co zrobić, bo tą wełnę wystarczyło przeciąć. Ale ta piana... Ta piana była niebezpieczna, bo przecież w łazience są kontakty, tak? No lampy. Bo najpierw uratowaliśmy dzieci, ale ta piana nie opadała, ona była wszędzie. Ja miałem z pianą inne doświadczenia, pozwolę sobie tutaj przytoczyć. Otóż to nie będzie reklama, ponieważ to już chyba, no nieistotne, nie będę na wszelki wypadek, bo być może gdzieś tam jako produkt niszowy istnieje na rynku. Był taki płyn do mycia, do płukania, do wszystkiego i on się niesamowicie pienił. Więc ja otwierałem opakowanie, wylewałem całe do toalety, po czym uruchamiałem regularnie spłuczkę i ta piana najpierw wstawała w postaci słupa, potem się kładła i jako wąż wychodziła na mieszkanie. Przez przedpokój do pokoju. Tylko, że dzieci nas nie słuchają. Uwielbiałem to naprawdę. Moja siostra ze mną walczyła, ale niestety radość z powodu uczestniczenia w tym przedsięwzięciu, które było niezwykle twórcze, może nawet przez duże pół, była taka, że nic nie było w stanie mi powstrzymać. Żadne kary, żadne kłótnie, nic. Nic. Bąż naprawdę był niesamowitym przeżyciem. Moi drodzy, zaczęliśmy tuż po 23.00 taką myślą, że małżeństwo, no jest jednak, jeżeli ktoś się decyduje na stałe i tak traktuje małżeństwo, no to ten proces również przeżywania siebie w różnych przedziałach wieku, no musi założyć, że musi poznawać siebie i poznawać swojego małżonka, małżonkę. No i tutaj, tak nawiązując do tego, chcę przeczytać to, co napisał Tomasz na Facebooku. Od 26 lat jestem w związku małżeńskim. Uważam, że wzajemne zaufanie jest podstawą dobrego małżeństwa. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem, a za niedługo będę dziadkiem. Kocham ją, ale dopiero teraz, gdy moja żona jest ciężko chora, a jej życie jest zagrożone, zrozumiałem jak bardzo. Tak, wierzę, że związki są do tak zwanej grobowej deski możliwe. Ufam Panu, że da nam szansę, abyśmy mogli się razem zestarzeć. Bardzo piękne świadectwo. Wielkie dzięki, Tomasz. Przypominam się, kiedyś takie małżeństwo też dawało świadectwo publicznie, więc mogę o tym powiedzieć. Otóż żona mówiła, że już po ponad prawie 30 latach małżeństwa i 700 dzieci już wpadła w taką rutynę, mimo że jakoś zakorzeniona w duchowości i w takiej świadomości, samoświadomości, świadomości tego, jak życie wygląda, no wpadła w taką pułapkę, że to życie jest bez sensu, takie rodziny, że to wszystko jest nie takie, jakie miało być i że ten mąż jest nie taki, te dzieci są nie takie i to w ogóle wszystko miało być inaczej. I krótko po tym, kiedy przyjechali odwiedzić rodzinę do Polski, jechali swoim busem i mieli czołowe zderzenie z samochodem, który złamał przepisy. Nieistotne, nie będę w to wnikał. No dość powiedzieć, że przeżyli wszyscy, ale ich bardzo mocno pokiereszowało, łącznie z jeżdżeniem przez jakiś czas na wózku, chodzeniem o kulach i tak dalej, hospitalizacją długą. I tym, który jakoś wyszedł najbardziej cało z tego wypadku, był właśnie mąż, a zarazem ojciec i kierowca. I wtedy okazało się, że tak naprawdę to dzięki niemu cała ta rodzina funkcjonowała, żyła,
On jednocześnie pracował, ale wziął urlop itp. itd. No, dość powiedzieć, że doświadczyli takiej jego miłości, że nawet dziękowała Panu Bogu za ten wypadek, bo gdyby nie to, mogłaby naprawdę pójść w bardzo złym kierunku w przeżywaniu swojego małżeństwa i życia rodzinnego. Tak, tak. No, rzeczywiście to jest tak, że czasem takie doświadczenia graniczne zmuszają nas dopiero do myślenia. No tak, powiedziałeś, że to jest w ogóle najlepszy i jedyny mąż, jakiego powinna mieć. Tak. Żadnego innego. My też czasem mamy takie doświadczenia z mediacji, że ludzie się sprzeczają, mówią, że już nie mogą ze sobą wytrzymać, że w zasadzie nic ich nie łączy. I kiedy doprowadzamy do takiej sytuacji, że no, trzeba podjąć jakiś wybór, czyli tak naprawdę gdzieś, my sobie to tak nazywamy, że ustawiamy ich nad przepaścią i mówimy, no to w takim razie, kiedyś pamiętam, była taka sytuacja, to w takim razie, no jeżeli rozwód, to kto złoży pozew o ten rozwód? I wtedy było, ja nie, ja też nie. Nagle się okazuje, że nikomu na tym tak naprawdę nie zależy, tak? Że kiedy jest ta groźba realna, to właściwie wtedy dopiero ludzie się zastanawiają, że mają coś do stracenia. Że gdzieś doprowadzają czasami do takiej sytuacji, że szantażują się właśnie tym wyprowadzeniem, tym rozwodem. Kiedyś mieliśmy do czynienia z taką parą, która się rozwiodła w końcu. Bo mężczyzna złożył pozew o rozwód. Ale ten pozew o rozwód złożył, ponieważ to był kolejny element szantażu. Bo tyle razy mówił, że rozwiedzie się, aż w końcu złożył pozew o rozwód, bo pewnego dnia ta jego żona przestała się już tego bać, bo słuchała latami. Właśnie, to jest takie, że oswojenie, tak? Że oswojenie. Byli oswojeni z tą myślą. To już nie było takie straszne, że ten rozwód. Jak w związku się szantażują ludzie nawzajem, to się wprowadza, to coś tam, to mówią. Nawet wiedzą, że tak nie będzie, ale po prostu tą złość wyrażają w ten sposób, takim szantażem, bo wzięli to na przykład z domu i o tym nie wiedzą, czy coś. To naprawdę się po prostu oswaja to w tym momencie. Obydwie strony jakoś się gdzieś nieświadomie tym oswajają i z biegiem czasu i powtarzania tych wszystkich szantaży naprawdę po prostu jest łatwo je dokonywać właśnie w realności. No. A teraz wyobraź sobie, że ten mężczyzna na sali sądowej powiedział, wysoki sądzie, ale ona chce się ze mną rozwieść. I wtedy pani sędzia powiedziała, proszę pana, ale to pan złożył pozew o rozwód. Czyli gdzieś jakby... No właśnie, wyraził za nią ten Ale fakt. Ja tego nie chcę, tak? No. Tylko okazało się, że wtedy już jego żona powiedziała dosyć tego. Tak? Wiecie co, bo to jest takie trudne. Ja pamiętam lata temu, jeszcze nie pracowaliśmy jako mediatorzy, nie byłem jeszcze mediatorem. Pracowałem w takiej firmie, miałem takiego podwładnego młodego, który poznał dziewczynę i postanowił się z nią ożenić. Piękna, jak nie wiem co. I jakoś tak było, że to parę tygodni trwał ten związek, już się żenią teraz natychmiast, w ogóle super będzie i tak dalej, bo ona jest taka piękna i tak dalej. I ja mówię do niego, zastanów się, czy ty dobrze robisz, zobacz, to jest taki czas krótki, wy się w ogóle nie znacie. I mówię do niego, bo on mówi, że ma takie piękne nogi. Ja mówię, słuchaj, a jak tak by jej tramwaj te nogi jutro przejechał, to będziesz z nią? A jak ciebie na przykład sparaliżuje, to ona będzie siedziała przy twoim łóżku, podawała ci jakąś papkę, herbatkę? I nogi pokazywała. I wiecie, że się na mnie obraził. Minęło od tamtej pory chyba ze 20 lat i on się nigdy do mnie więcej nie odezwał. A powinien ci dziękować. Już nie są małżeństwem. Zresztą krótko to trwało. Przestraszył się tramwaju. Co tam jeszcze masz dalej? Co jeszcze mam? Mam jeszcze rzecz taką. Bo jak nie masz, to ja mogę coś powiedzieć. Bardzo proszę, ale chciałem jeszcze, ponieważ już zbliżamy się do końca, jest 18 minut po pierwszej, więc może jakieś 3 minuty i będziemy już naprawdę lądować. Ja tylko chciałem powiedzieć taką rzecz, że dobrze jest, jeżeli w związku zakładamy dobrą wolę tej drugiej strony i widzimy tą szklankę do połowy pełną. Czyli nie punktujemy tego drugiego, nie staramy się go przyłapać na czymś jakimś, że coś, nie wiem, źle pozmywał, albo coś tam źle ustawił, albo coś źle. Nie robimy, aha, tu cię mam. Trzeba sobie to percepcję na wyszukiwanie tych błędów. Właśnie, co, nie? Trzeba sobie to tak nie, po prostu z luką do błędów się nie chodzi przyjąć, że jest i to dobrze. I otóż właśnie w tym duchu chciałem przeczytać to, co napisał Stefan. Uważam, czyli trafiłem. Tak jest. A idziesz. Znowu trafiłeś.
Uważam, że wszystko zależy od uczciwego spojrzenia na życie. Jeżeli jest szczery z obu stron, ma szansę przetrwać największe burze i sztormy. Może być oazą spokoju i nie musi być fikcją. Małżeństwo w dzisiejszych czasach jest niedocenianym skarbem. Absolutnie się z tym zgadzam, szczególnie z tym ostatnim zdaniem, że małżeństwo przestało być postrzegane jako skarb, tylko jako coś. Jako coś, bo przecież nie można samemu żyć, prawda? Tak. No, trzeba być z kimś. Małżeństwo... Ktoś musi być ze mną może. O, często. Tak, to jest niepokojące, bo małżeństwo zaczyna być postrzegane jako ograniczenie. Właśnie. Małżeństwo uwalnia, wyzwala, skrzydł w ogóle, a nie ogranicza, no. To smutne jest niestety. To jest bardzo smutne, a jednocześnie gdzieś widzimy bardzo dużo ludzi, którzy są sfrustrowani z tego powodu, że żyją samotnie, bo człowiek nie jest stworzony do samotnego życia. Człowiek jest stworzony do życia w stadzie. Obejrzałam taki film niedawno o kulturze żydowskiej. I to, co mnie tak uderzyło, to jak oni podchodzą do małżeństwa. Wierzą, że człowiek pobiera się, ludzie biorą ślub, dlatego że tylko w małżeństwie jest możliwy rozwój. Że to jest... I tutaj super, akurat muszę się z tym zgodzić. To jest niedobrze, żeby człowiek był sam. Może, znaczy nie tylko, bo powiedzmy, różne są drogi, tak? A to jest i religijny, i psychologiczny fakt po prostu. Tak, natomiast człowiek rzeczywiście... rozwija się w relacji. Tak. Człowiek rozwija się w relacji, tak? I gdzieś tutaj... też to nastawienie na to, że człowiek może dawać właśnie w związku, może uczyć się dawać, może uczyć się przyjmować, że gdzieś to absolutnie, bez relacji to jest absolutnie tak, niemożliwe. Czyli założenie, że wchodzimy z pełnym kapitałem w związku jest po prostu fikcją i mrzonką. Tak jest. Tak. Fajnie powiedziałeś, no i to są ważne takie te słowa, bo co innego uczyć się siebie, w sensie, że jeśli to człowiek umie się uczyć, tak, umie korzystać, umie się inspirować, umie światem, tak, będąc w związku, ktoś może potrafią się uczyć w związku same z siebie, a nie musieć być uczone, tak? Tak. No to jest po prostu magia, to jest super, no to tak odciąża i tak po prostu... No wszystkie kłótnie to są 5-minutówki, no. Karolina tutaj dodaje bardzo istotną myśl. Pisze o tym, że małżeństwo na całe życie jest możliwe, jeśli budowane jest na mocnym fundamencie, jeśli na pierwszym miejscu jest Bóg. No właśnie, bo rozmawiamy o małżeństwie i oczywiście małżeństwo można w różny sposób rozumieć. Może być to także związek cywilny. Natomiast tutaj odnosimy się do małżeństwa jako związku chrześcijańskiego, sakramentalnego i właśnie tym gwarantem jedności tego małżeństwa jest tenże właśnie sakrament, którego udzielają sobie małżonkowie, a Kościół tylko swoją powagą to potwierdza i zatwierdza zarazem. Wspólne wartości. Wspólne wartości, takie, które nawet w obliczu tego, że kiedy już się nabywa tą świadomość, że kryzys prędzej czy później przyjść musi, no to właśnie ten sakrament pozwala to małżeństwo ocalić, przeprowadzić przez ten kryzys, umocnić, utwierdzić, tak jak to było w tym cytacie z książki Małżeństwo, problem czy szansa, który tutaj przywoływałem w poprzedniej godzinie. No i otóż na koniec pozwolę sobie przeczytać dwie rzeczy. Renata w SMS-ie napisała. W tym roku z mężem będziemy przeżywać 20. rocznicę ślubu. Pobraliśmy się po roku znajomości. Mam nadzieję, że będziemy do końca tak szczęśliwi jak przez te lata. Dziękujemy za pozdrowienia i również pozdrawiamy. Natomiast Agnieszka pisze tak. Najpiękniejsze jest na końcu życia, gdy ludzie potrafią docenić te dobre i trudne chwile. Wtedy człowiek z dystansem podchodzi do wielu spraw, ale i jest bardziej cierpliwy oraz rozumie w pełni słowo kocham. Warto przetrwać te trudne momenty dla pięknego czasu, czasu dojrzałych ludzi, małżonków. Czego z pomocą Bożą życzę wszystkim. Amen. Mogę coś dodać? No. Mogę coś dodać. Że te trudne chwile robią przestrzeń dla tych dobrych, tak? Że to po prostu wszystkie jakieś takie właśnie przegadywania, trochę takie kłótnie, dyskusje i tak dalej, no to one są potrzebne, bo to one robią przestrzeń dlatego, żeby było dobrze. Dobrze nie jest, bo jest dobrze. Czasem tak bywa, tak? Ale często dobrze jest wtedy, kiedy jest zrobiona na to ta przestrzeń, kiedy po prostu my na tyle się już poddogadywaliśmy, na tyle różnych rzeczy już, tych konfliktów gdzieś tam było, bo one będą, muszą być. Chodzi o to, żeby się tego nie bać, tak? Że po prostu rzeczy te złe przygotowują na przestrzeń. Żeby się jednocześnie zaangażować w pełni na 100%. No tak. Bo dobrze jest wtedy, kiedy jest prawdziwie. No właśnie, dokładnie. A nie wtedy, kiedy jest miło. Dokładnie. Wtedy, kiedy jest miło, to jest fajnie. W związku z tym, moi drodzy, pytanie, które postawiliśmy na początku, czy małżeństwo na całe życie to fikcja, czy realizm?
No, z perspektywy tu 30 lat to się zastanawiam. Dla mnie raczej, wiesz co, bez względu na to, jak jest, to dla mnie jest realizmem i tyle. To jest moja wartość, że jest realizmem i bez względu na inne odpowiedzi, tak uważam już. A ja tak sobie myślę, że z racji tej, że właśnie niedawno obchodziliśmy 30. rocznicę małżeństwa, to właściwie mogę powiedzieć, że dzisiaj ja czuję, że to jest realne. Że gdybym ktoś mnie zapytał 10 lat temu, 20 lat temu, może jeszcze myślałabym, a może nie. Ale dzisiaj widzę, że to jest realne. 30 lat to już jest jakiś wynik. I widzę też, że idziemy w dobrym kierunku i że no, ten związek jest coraz trwalszy, bo my jesteśmy też właśnie bardziej świadomi siebie, bardziej świadomi siebie nawzajem i coraz bardziej lubimy ze sobą być. I to jest dla mnie bardzo pozytywne i też chciałabym powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że tylko dzięki temu, że jestem w takim związku, w którym no, mogę czuć się dobrze, bezpiecznie i chcę w nim trwać, mogę uwolnić moje dzieci. I mogę im powiedzieć, że mają po prostu pójść w życie, mają być szczęśliwe. Nie jestem zazdrosna o moje synowe, które kocham. I to absolutnie jest dlatego, że mam taki długoletni związek. Bez tego myślę, żebym sobie absolutnie mogła nie poradzić. Mhm. Ja bym chciał... Emocjonalnie, bo w intelekcie... Bo związek z tymi dziećmi. Tak, bo w intelekcie ja bym to pewnie wiedziała. Natomiast emocjonalnie byłoby to dla mnie trudne. Ja odpowiedź na pytanie z początku audycji poznałem kilka lat temu, 2 czy 3, na plenerze malarskim, który organizuję w Stoczku co roku. Mianowicie była ze mną właśnie Zuzanna ze swoim mężem. Wówczas staż mieli chyba 58 lat małżeński, jeśli dobrze pamiętam. Ona 78 lat. Przyjechała na plener malować i jest rano, idziemy na śniadanie i słyszę za sobą na schodach takie coś tam, jak śmiech, jakieś rozmowy, takie przekomarzanki, takie... No nie widzę kto, bo na schodach, chociaż po głosie już zaczynam rozumieć. I zatrzymałem się i idzie właśnie ta Zuzanna z mężem i gadają i coś tam, nie wiem, coś on przeczytał chyba, zdaje się, rano i dyskutowali, śmiali się i to takie żywe po prostu, jak nastolatki wyglądali na tych schodach. A w połowie schodów, tak na półpiętrze, stała ich córka. Tam koło 50. I tak stoi, patrzy, widzi mnie, takiego z wybałuszonymi oczami patrzącego na nich. Ona tak na nich, na mnie, na nich, na mnie. I mówi, panie Bogdanie, oni tak od zawsze. No, ładna. I to jest... Piękna historia. To jest właśnie to, o czym mówimy, tak? To małżeństwo na całe życie. To niech to będzie puentą dzisiejszego spotkania. Dzisiaj w Nocnych Światłach, w comiesięcznym cyklu Na budowie relacji, rozmawialiśmy o tym, czy małżeństwo na całe życie to fikcja, czy realizm. A ponieważ to cykl comiesięczny, no to następne spotkanie w lutym, czyli w przyszłym tygodniu. I moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. To było 399. wydanie Nocnych Świateł. Wow. Czyli zamykamy powolutku 400. Super. W poniedziałek 400. wydanie. Gratulacje bardzo dla pana redaktora. No to dziękuję, muszę powiedzieć, że to dziękuję. Wynik jest. Brawo, brawo. Jest wynik, to jest porównywalny z tymi 30 latami. Tak. Zdecydowanie zgadzam się. Yes. Tak. Moi drodzy, Nocne Światła od poniedziałku do czwartku, ale o tym za chwilę. Dziś w tym, że właśnie programie, w którym, jak już wspomniałem, o małżeństwie, czy jest na całe życie, to fikcja czy realizm, rozmawialiśmy w towarzystwie znakomitych gości, jak zawsze. Mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Beata Janowska, wielkie dzięki. Dziękuję serdecznie, dobranoc Państwu. Bogdan Janowski, serdecznie dziękuję. Dziękuję pięknie, dobrej nocy. I Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Wielkie, gorące dzięki. Także dziękuję i także dobrej nocy. Dziękuję. Wam też również życzę dobrej nocy, tak jak i wszystkim słuchaczom, którym bardzo dziękuję za to, że dotrwaliście Państwo do tej pory, mimo że dziś wyjątkowo przeciągnęliśmy program, ale zapowiadałem, że może tak być, także czuję się usprawiedliwiony, mimo że obiecałem, iż będę się starał nie przeciągać, ale wyjątek potwierdza reguły i nie usprawiedliwiam się tym bynajmniej.
Dziękuję za wszystkie SMS-y i wpisy na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystkie udało się przeczytać. Natomiast zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku na żywo. Tuż po 23 startujemy w Radiu Plus, a archiwalne wydania, prawie 400, jak Państwo słyszeli, można znaleźć na stronie radioplus.pl w zakładce programy. Tam dalej wchodzimy w Nocne Światła. Jeżeli chcecie Państwo pobrać plik MP3 z zakładki Więcej Podcastów, która znajduje się na dole strony. O czym w poniedziałek, bo spotkamy się dopiero po weekendzie, tuż po 23. W cyklu Duchowość Codzienna, bo to już będzie luty, więc znowu wracamy do tego cyklu, rozmawiać będziemy o mistyce i pseudomistyce. Gościem Nocnych Świateł będzie ksiądz dr Jacek Kołak, teolog duchowości. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę. Paweł Krzemiński, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Kłaniam się nisko, do usłyszenia. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.